Dziękuję, że po raz kolejny jesteście ze mną w najlepszym podcaście ze świata. To już siódmy odcinek, w którym moim gościem będzie kolejna niesamowita kobieta. Mam nadzieję, że słuchając tego podcastu spojrzycie na siebie z większą życzliwością, a wobec innych będziecie bardziej wyrozumiali. To o tym, że wszyscy powinniśmy traktować się z należytym szacunkiem, życzliwością i otwartą głową. A teraz zostawiam Was sam na sam z moim gościem. Miłego słuchania. Cześć, witam w najlepszym podcasie ze świata. Dzisiaj mam kolejnego gościa, na którego trochę czyhałem od dłuższego czasu. Myślałem o tym jeszcze będąc za granicą. I moim gościem jest Ogi Ugono. I to, co mi powiedziałaś, czego popełniłbym tą gafę i ten błąd, że powiedziałbym to H na końcu, to, więc... Ugonoch. ugonoch tak. Nie, nie, nie. Bardzo mi miło cię gościć i tak jak mówię, bardzo chciałem cię zaprosić, w czasie, myślałem o tym, że jak będę nagrywał podcast w Warszawie, to chciałbym, żebyś była moim gościem, gościnią. Yy, I zadałem sobie pytanie, o co mógłbym, o czym mógłbym z tobą porozmawiać. I zacząłem bardzo tak do głębi wertować twój Instagram. wiem, yy, <laughs> że to dobrze. <laughs> yy, tak, tak, tak. I jakby jest to bardzo ciekawe, bo yy, pojawiły mi się różne pytania i te pytania też widziałaś i odniosłaś się jakoś tam do nich. Mm, ale chciałbym zacząć też od przedstawienia ciebie, kim jesteś, bo tak, tak jak ja mogę Cię znać, rozpoznawać, to myślę, że jest, też jest grupa ludzi, którzy nie wiedzą o Tobie wiele i może pierwszy raz dowiedzą się o Tobie właśnie z tego podcastu. Więc ym, pierwsze moje pytanie, które będzie też, myślę, odpowiedzią na pytania innych, to to, czy urodziłaś się w Polsce? Wiem, że to jest takie. Może hamskie trochę pytanie, ale pierwsze pytanie, które przychodzi może ludziom do głowy, jak widzą osobę niebiałą, to właśnie pytanie, czy na pewno jesteś stąd, dlaczego, skąd jesteś i tak dalej. W sensie tak, to jest zdecydowanie pytanie, które dostaję cały czas. To i pytanie, dlaczego tak ładnie mówisz po polsku, to zawsze mnie tak dziwi, bo tak sobie myślę, hmm, jeśli tak mówię po polsku, że zastanawiasz się, czy jestem Polką, to prawdopodobnie... Nie Jestem. Ale odpowiadam na to pytanie, no bo wiadomo, tak naprawdę to są takie kwestie, których, do których ludzie po prostu nie są przyzwyczajeni. Jak nie chcę odpowiadać, to po prostu nie odpowiadam. Mam czasem takie momenty, ale jestem z Gdańska. Jestem z Gdańska, urodziłam się w Gdańsku, teraz mieszkam w Warszawie, ale też 17 lat mieszkałam w Irlandii. 16 lat mieszkałam w Irlandii. Już prawie było 17, ale wyjechałam. Okej, okay. a ile masz lat? 27. 27. No to w sumie więcej mieszkałaś w Irlandii niż w Polsce. Tak. No, Ale bardziej czujesz jest, się Polką. Właśnie to jest, ja się bałam, <grym> że zadasz mi to pytanie. <grym> Myślałam sobie, hmm, czy bardziej czuję się Polką, czy bardziej czuję się Irlandką, czy bardziej czuję się Nigeryką. Um, to też jest trochę skomplikowane, bo jak mieszkasz w Polsce i nie jesteś białą osobą, to od dziecka trochę jest, jest tak, że tą polskość trochę ci się zabrania. Czyli mówisz ludziom, że jesteś Polką, ale mówią, no ale rodzice skąd? E, jakby pod każdym progiem, ja nie mówię tutaj, że nie wiem, że trzeba z tym walczyć, bo ja rozumiem, dlaczego ludzie to robią. Mam świadomość, że po prostu mój wygląd sprawia, że ludzie nie do końca wiedzą, jakiego e, wora mnie rzucić. E, ale przez to, że trochę ci się to odbiera, no to mam wrażenie, że szukasz tożsamości w różnych miejscach. Więc ja najbardziej utożsamiam się z tym, że jestem ciemnoskórą kobietą. E, bo to jest tożsamość, e, która... Nie może mi być odebrana. Z Nigerią też właśnie mam tą bliskość tego koloru skóry, czyli szukania tej tożsamości w moich przodkach. No ale też są bardzo dużo, jest bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo zachowań. Mam takich polskich, na które ktoś by spojrzał i powiedział: O, to jest Polka, więc jakby pytanie, czy jestem, czy czuję się bardziej Polką, czy Irlandką? Nie wiem, nie to wiem, jest jak takie ciekawe z Twojej strony, bo powiem taki insight, jakby z mojego bliskiego otoczenia. Mój ojciec, który jest taki bardzo za Polską, bardzo polska i, i tak dalej. Yy, I wielokrotnie z nim rozmawiałem o tym, że na przykład teraz młode osoby, w tym też ja, jakby nie czuje się stricte Polakiem. Czuje się bardziej obywatelem Europy w jakiś sposób na przykład, nie? Ja mówię, ja co, jak to jest możliwe w ogóle? Przecież jesteś Polakiem, urodziłeś się tutaj. Ale to, co ty mówisz, jest trochę takim dowodem na to, że z różnych przyczyn można czuć się niekoniecznie zamknięte tylko w jednym terytorium i z tą jedną tożsamością. Tak, to prawda. Wydaje mi się też, że nawet jakbyś chciał śledzić jakąś taką karierę różnych ciemnoskórych Polaków czy niebiałych osób polskich w internecie, no to też właśnie cały czas wychodzi to, że są osoby, które powiedzą, co ty gadasz? On jest polski tak samo jak ja czy ty. A są osoby, które napiszą, nie, żeby być Polakiem musisz mieć dziada czy pradziada, który walczył w wojnie. I niby to są takie bardzo proste rzeczy i właśnie dlatego się śmieję, że to pytanie, skąd jesteś albo kim jesteś, czym się utożsamiasz, to są niby takie po prostu proste pytania. Więc przepraszam, jeśli tutaj za bardzo filozofuję. Jestem Ogi, urodziłem się w Gdańsku. Koszenie Proszę nie mam O. Super. No, znaczy myślę, ja już rozmawiałem w poprzednim odcinku o, też o tym, że ja mam w takich kwestiach często nadal negatywne myślenie o Polsce i Polakach. Że jednak cały czas, tak jak rozmawialiśmy poza tym, Polska jest bardzo homogeniczna. I dopiero teraz to się zmienia, ale zmienia się też w samej Warszawie, i to widać, nie? Ale ludzie się dopiero do tego przyzwyczajają, że możemy mieć no, różne języki, różne narodowości, i jakby to jest ok, po prostu to jest ok. Um, czy ty. To też jest takie, ja, wie, ja wiem, że ja muszę powtórzyć te pytania, których po prostu ja muszę ci zadać, bo ja nie wiem tego o tobie. Spoko, <grym> A to jest spoko. normalna rozmowa. Tak, to, tak. Ja nie oczekuję, żebyś, nie wiem, przed tą rozmową przeczytał każdy wywiad o mnie, bo nie o to chodzi. Mhm. No tak, no bo to jest jakby moje podejście i tak, no właśnie. Więc czy ciebie spotykał ten rasizm w Polsce? Ja w ogóle zanim zaczęłam działać w internecie jako influencerka i zaczęłam mówić o ciele, w sensie inaczej, ja zawsze mówiłam o ciele, zawsze mówiłam o rasizmie i kwestiach, które mnie dotykały. E, tak, spotkał mnie ten rasizm i ja długo działałam jako antyrasistowska aktywistka, e, dopóki to mnie po prostu nie przeorało psychicznie, e, bo jest to... W ogóle aktywiści i aktywistki to są osoby, które bardzo, 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 bardzo szanuję, bo to jest okropna praca. E, tłumaczenie ludziom rzeczy, które powinny być oczywiste, ale niestety nie są e, i zużywanie przy tym twojego zdrowia psychicznego, ale tak naprawdę poprzez to nauczyłam się, że... Jak mogę oczekiwać, żeby ludzie pokazywali, okazywali mi szacunek i miłość i zrozumienie, jak oni sobie tego nie okazują. I właśnie dlatego, dlatego zaczęłam głębiej wchodzić w element właśnie samoakceptacji. Bo mam wrażenie, że ludzie nie mają nawet według siebie tych podstaw. Mhm. Um, więc tak, spotykał mnie ten rasizm. Mówiłam kiedyś o tym bardzo długo, przez co też spotkało mnie bardzo dużo przykrości. Bo zostałam zaszufladkowana, ale też jakby zaatakowana przez takiego, takiego mężczyznę. Nawet nie chcę za dużo o nim mówić. On wypowiadał się na mój temat, ale. ja, ja ale on jest biały, nie czy, robię. Czy, czy... Tak, oczywiście. Okay. On w ogóle mnie nazywał rasistką. Ja wszyscy miałam <laughs> strasznie dużo tak. Bo źle zrozumiał, totalnie. Mi się nawet, nawet nie do końca wydaje, że źle zrozumiał, ale. W bardzo płytki sposób próbowałam zrozumieć zagadnienie, które tłumaczyłam, które jest bardzo skomplikowane. Ja nawet za to przeprosiłam. Przeprosiłam za, za to, że zostawiłam tyle przestrzeni na to, żeby to mogło być nadinterpretowane. Ale to mnie bardzo dużo nauczyło. Bardzo dużo. I mam wrażenie, że jakbym nie była taką osobą, jaką jestem, to mogło mnie zniszczyć. Bo ja dostawałam groźby śmierci po tym wszystkim. Dostawałam okropne wiadomości i tak dalej. Ale przez to też, że mam super rodzinę, super przyjaciół, yy, terapeutkę, bo zwróciłam się wtedy do mojej terapeutki i powiedziałam, hej, chyba jest tutaj źle, Um, nauczyło mnie tu dużo właśnie takiej empatii, ale tak. W skrócie, czy doświadczałam rasizmu, tak. Wydaje mi się, że większość Polaków y, ciemnoskórych, niebiałych powiedziałoby, że tak, ale to też jest kwestia nazewnictwa. Są osoby, które powiedzą, nie no, to nie był rasizm, to były po prostu jakieś nie, nieprzyjemne sytuacje y, związane z moim kolorem skóry. I ja jakby nikomu nie będę narzucać, jak powinien to nazywać, y, to tak samo jak osoby LGBT są osoby, które ci powiedzą, że nigdy nie miały nieprzyjemności. No ale oczywiście, jeżeli większość. Tego doświadczą, to wiemy, że to istnieje. Plus, no, ja uważam, że niestety w Polsce to nie jest tak, że musimy jakoś daleko szukać, żeby ten narasie znaleźć. Czy to jest, nie wiem, to są jakieś takie żarty po prostu przy stole wigilijnym, czy jakieś takie elementy, i to wynika po prostu z tym, że to nie jest tak, że długo obcujemy z tą społecznością i też mamy chyba taki. Dużo takiego bólu i takiego, takich rzeczy, które musimy najpierw sobie przepracować, zanim potrafimy spojrzeć na inne osoby i zastanowić się, czego potrzebują. Znaczy, ja się zgadzam, zgadzam z tym totalnie, że to wynika też z nas. No bo to jest pewnego rodzaju strach, pewnego rodzaju zamknięcie się na siebie i to nam zabiera takie spojrzenie szersze na to. Tak. Um... To ma, że my mamy. Negatywne, no jeżeli jesteśmy narodem, gdzie potrafimy, nie wiem, się z czego, potrafimy Francuzów nazwać żabojadami, no to jakby to, to też wchodzi w inne kwestie, czyli po prostu ta taka yy, nowość w obcowaniu z osobami, które są inne, jest jak, jakby trochę takim integralnym, integralną częścią jeszcze yy, naszych, naszych osób, naszej społeczności. Mhm. Y, powiedziałeś też y, taką dla mnie ciekawą rzecz, a propos tego nazewnictwa, że ktoś postrzega ten rasizm jako: no dobra, teraz wszystko można nazwać rasizmem, już nie można nic powiedzieć, że pojawiła się. Y, dążymy do takiej poprawności politycznej, żeby na przykład kogoś nie obrażać, jeśli ktoś sobie nie życzy, żeby do niego się tak odzywać, ale odzywa się też druga strona, która mówi: no dobra, ale to jest moja wolność słowa, przecież coś tam, przecież coś tam. I też miałam taką rozmowę z kimś bliskim i mówię nie używaj takiego sformułowania, na przykład, przepraszam, że to powiem, ale ciapaty na przykład, nie, no to mnie to strasznie mierdzi, jak słyszę to słowo. I jakby pytam kogoś, no dobra, ale wiesz, co to słowo znaczy w ogóle, jaka jest jego etymologia? No nie, no po prostu tak się mówi. Ja mówię, no dobra, no ale ta grupa społeczna nie, nie chce być tak nazywana. No dobra, no ale przecież no, ja tak nazywam, ale nie mam nic złego na myśli. I to jest zawsze takie wytłumaczenie, że ktoś nie chce być tak nazywany, czy na przykład to słowo, z którym ty walczyłaś, yy, po prostu grupa społeczna nie chce być tak nazywana, koniec kropka. Czemu tego nie uszanować? Czemu zawsze musi być wytłumaczenie ale ja, ale coś tam, jakby to jest tylko słowo, dla ciebie to jest tylko słowo, a dla tej grupy to jest coś. To jest dziesiątki, setki lata przeżywania tej traumy, i tak, dalej, i tak dalej, Więc mi się też wydaje, że to nie jest, nie chodzi o uczucia, bo jak mówimy o czymś, że coś nas obraża, to ludzie sobie myślą, że ja mam uczucie, i to uczucie zostało obrażone, ale nie myślą sobie o tym, że bezpieczeństwo. Prawo do bezpieczeństwa. To wpływa na moje prawo do bezpieczeństwa. To wpływa na to, że kiedy byłam mała i nie wiem, ktoś za mną chodził, dosłownie chodził i mnie wyzywał, używał tych słów. I ty teraz tak naprawdę używasz tego samego słowa, pomimo tego, że proszę cię, żebyś tego nie używał. I kim jesteś, jeżeli coś tak prostego jak nieużywanie jakiegoś słowa jest dla ciebie takie, takie trudne? Nie po prostu. Yy. Ale ja też mam yy, do tego... Yy, Trochę inny dystans, bo ja, ja mam coś takiego, że dobrze, chcesz używać tego słowa, nie ma problemu, nie będziesz po prostu w moim otoczeniu, bo ja mam do tego prawo, yy, plus zawsze mnie bawi, jak ktoś mówi, że mam prawo do wolnego słowa. Tak. I potem masz prawo do konsekwencji. No tak. konsekwencji używania pewnych słów, konsekwencji zachowywania się w pewien sposób, konsekwencji myślenia pewnych rzeczy. Bo to nie jest tak, że my w historii nie widzieliśmy już, jak używano, się, używano słów, żeby dehumanizować pewne grupy społeczne, na przykład osoby żydowskie, mhm. na przykład Żydów. Widzimy, jak to jest, że od słowa potem dążymy do eksterminacji. I to są oczywiście bardzo, bardzo skrajne przykłady tego, jak to działa, ale są normalnie te same mechanizmy, czyli no że... Ostojamy po słowo, prostu ludzi z, z czymś, negatywnym, powoli tak. zaczynając mówić, pozwalając na przekraczanie tak. kolejnej granicy, oswajamy tak, się oczywiście. z tym. Plus mi się wydaje, że to też jest taki, taki symbol trochę takiego braku empatii, bo każdy z nas wie, jak to jest być nazywanym w jakiś sposób, który nam się nie podoba. Gdybym teraz na ciebie powiedziała, nie wiem, w jakikolwiek sposób i ty byś mi powiedział, nie chcę, żebyś tak na mnie mówiła, ja bym tak nie mówiła. A to naleganie, ta potrzeba nalegania, żeby ludzi określać w jakiś dany sposób, to już jest takie osobiste. Mam no wrażenie, dobra, to, że ludzie no muszą to... sami z tym usiąść. No dobrze, no ale ja się z tym całkowicie zgadzam. Tylko właśnie ciekawi mnie, jak postrzegasz to, że okej, okay, ktoś nie szanuje tego, że mówisz, nie nazywaj mnie w ten sposób, ale ktoś dalej mówi i to tłumaczy, z czego to Twoim zdaniem wynika. Bo jeśli to jest takie nie tylko jednostkowe, ale kolektywne. Z braku szacunku. No dobra, ale. No, bo będę drążył. No bo wiesz, dalej. jakbym ja była jednostką, która miała ogromną władzę. I wracając do tego, co mówiłam, że się śmiałam z tego, że ktoś mnie nazywał rasistką, bo jako ja mam władzę? Jakbym ja teraz wyszła i bym faktycznie mówiła złe rzeczy o białych osobach, komu myślicie, żeby się wydarzyła krzywda? Jakby mi, bo jest mnie mniej, jest osób, które wyglądają tak jak ja, mniej. A jest więcej osób, które nie wyglądają tak jak ja. I tak samo jest w tej kwestii. Jeśli osoby, które nie mają takiej dostępności do władzy, mówią, nie mów tak na mnie, to oczywiście, że te osoby, które mają większą bliskość, większy przywilej um, bliskości do tej władzy, będą tak się zachowywać. No spójrzmy teraz na mężczyźni i kobiety. Nagle kobiety coraz częściej zaczynają się wypowiadać negatywnie na temat cis mężczyzn. I nagle rozumieją tą poprawność. Nagle, jak słyszą, że kobieta wolałaby być w lesie z niedźwiedziem niż z mężczyzną, no to nagle coś się u nich budzi. Ale jakbym miała powiedzieć, że um, kobieta wolałaby być w lesie z niedźwiedziem, nie muzułmańczykiem, wiele osób by to zrozumiało, mm -hmm. bo mają negatywną tak, tak, percepcję tak. tamtych osób. I często bez powodu. Więc to po prostu wynika z władzy, to wynika z tego, że, że kiedy ktoś mówi, że ktoś jest rasistą, to myślimy, oj, jest złym człowiekiem. A to nie jest tylko kwestia bycia złym czy dobrym człowiekiem, to jest o wiele głębsze niż to, to jest kwestia tego, że dorastamy w społecznościach, które... Pielęgnują różne takie uprzedzenia, bo to jest po prostu łatwiejsze, bo przez to, że się kłócimy między sobą i nie widzimy między sobą człowieczeństwa, nie potrafimy pokochać drugiej osoby, bliźniego swego, no to łatwiej jest nam nie zauważyć tych rzeczy, które kolektywnie, tych kolektywnych krzywd, jakie są nam wyrządzane. A jesteś wierzącą osobą? Jestem. Ja mam nawet cytat z Biblii tutaj. A nie jakby to przyszło mi teraz po prostu do głowy. Jak się masz właśnie z tą kulturą? Tego jak jest przedstawiana religia Biblia. Yy, no, w odniesieniu też do swojego koloru skóry, bo w ogóle to się nie pojawia w Biblii. Jakby to jest temat dla osób ciemnoskórych, taki dla z mojej perspektywy, osoby białej. Yy, zawsze zastanawiam, jak to jak, jak sobie to można wytłumaczyć? Czemu w sensie, tak jest? Co? Dlaczego rasizm istnieje? Zbyt Dlaczego rasizm istnieje? Dlaczego są tylko biali w Biblii? W zasadzie wiesz, no, Jezus też jest taki wybielony trochę w całej takiej. W takim pijarze. No mi się wydaje, że to jest właśnie to, że to nie jest, że w samej Biblii istniały te osoby. Ja mam wrażenie, że jakby to, że Jezus jest wybielony, to jest odpowiedź na <laughs> pytanie. Jak, kto mógłby wybielić Jezusa? No, no tak, 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 tak. Ale właśnie jak się z tym czujesz jako osoba wierząca? No bo mm, czy ty to widzisz, oddzielasz. co, ja czy... nie wierzę w białego Jezusa. Ja nie wierzę w to, że mm, tak okay, wygląda okay. Jezus. No to ciekawe. Ja nie wierzyłam w to jeszcze tak od ósmego roku życia. Miałam takie. O, no, myślałam, że on był z Betlehem, myślałam, że on był z Nazareth, myślałam, że on był Żydem. Wiesz, i już zadawałam te pytania, no ale no to jest to, jakby to nie przez przypadek osoby, które wyglądają jak Jezus, są traktowane tak, jak są w tym, w naszym społeczeństwie, w naszych, w tych czasach. I dlaczego mamy taką negatywną opinię, właśnie, o, a propos osób, które mają inny kolor skóry? Tak jak mówisz, strach, ale też władza i takie poczucie, że jesteśmy od kogoś lepsi. No bo tak wcześniej mówiłam, właśnie jakieś nie nagrywaliśmy, że mówiłam o tym, że y, istnieje taki, taki spór trochę między Stanami a Polską i taki, nie wiem czy stan nawet wiedzą, że są częścią tego sporu, ale że Polacy mają często takie, takie poczucie, że o, no bo oni myślą, że są tacy fajni, tacy lepsi, Anglicy też, no i to jest właśnie to poczucie takiej... Mm, że te kraje często sprawiają, że my czujemy się niżsi, że o Polacy kradną, Polacy robią to, Polacy przyjeżdżają tutaj i zabierają nasze prace, co jest ogromną ironią, bo potem robimy to samo w naszym kraju, ale niestety ludzie się po prostu nie uczą. Ale chodzi mi o to, że. W tym wszystkim tak naprawdę widzimy tą taką relację, i tak jak ktoś ma kogoś, gdzie czuje się gorszy niż ta kwestia, niż ta grupa społeczna, no to zawsze ma grupę społeczną, nad którą chce mieć władzę, chce czuć się lepiej. No bo tak naprawdę jakiekolwiek takie stereotypy, które chce słyszę na temat mojego koloru skóry, albo one są jakieś takie, nie wiem. Ze Stanów, tak naprawdę, i to są amerykańskie stereotypy, które e, wynikają z e, amerykańskiej historii z kolonializmem, niewolnictwem i wyzyskiem osób, które wyglądają tak jak ja. Ehm, albo to są jakieś takie w ogóle teorie spiskowe, bo tak naprawdę, jak ktoś mi mówi, że jestem brudna, to ja po prostu patrzę na tą osobę i myślę sobie, że okazała swój poziom inteligencji. Ja nawet nie myślę jest poziom inteligencji, bo to jest. To... Naprawdę ktoś tak. Podział mniejszości, wiesz, jakby. Nawet Jezu. już nie wiem, jak to nazwać, bo to jest takie. Ugh, jakieś, to są jakieś takie urojenia, tak bym to nazwała. A ja myślę, że to może to jest po prostu jakieś takie narzędzie, żeby może w jakiś głupi sposób zrobić komuś krzywdę, albo że ta osoba po prostu chwilę hmm. zatrzymała się nad tym A, i. tak, to tylko, jest... że wiesz, tylko dlaczego to robisz. Żeby poczuć dlaczego się I dlaczego używasz tak głupich argumentów? Bo są argumenty, które mnie skrzywdzą. Na przykład dla mnie, bycie nazywaną rasistką jest tak okropne, bo rasizm wyrządził największą krzywdę w moim życiu. Um, ale mi się wydaje, że osoby, które używają tego słowa, nie wiedzą, co to znaczy, bo one tej krzywdy nie doświadczyły albo doświadczyły na przykład ksenofobię. Aksenofobia to jest właśnie to uprzedzenie, które często ludzie mają wobec Polaków czy wobec ludzi z innych nacji. Albo sławofobia, bo to też jest takie zagadnienie właśnie wobec osób z... Pochodzenia słowiańskiego, co też jest taką ironią, bo my sami, sami mamy uprzedzenie wobec Ukraińców, wobec naprawdę różnych, różnych osób. I wracam do tego, że to jest ta homogeniczność, że to jest to, że jak ty tak dużo nie wiesz o tym, jak inni żyją i co inni robią, no spójrzmy na polską fascynację YouTube'em i tym, że ktoś leci do jakiegoś innego kraju i pokazuje daną kulturę. No ale jak ta osoba leci do tego kraju i ta osoba ci pokazuje tamtą kulturę, no to ty tak naprawdę nie wiesz, czy. Masz po prostu percepcję tej danej osoby, no jasne, czy tak faktycznie no tam jasne. Nie jest. Nie wiemy, kim jest dokładnie ta osoba, i co też ma w głowie, tak. i co nam pokazuje. Nie znamy kontekstu historycznego. Na przykład często mnie bawi, jak ktoś mi mówi: No, ale Ogi, przecież dobrze wiesz, dobrze powinnaś wiedzieć, że Polska jest taka, jest, bo jesteśmy narodem skrzywdzonym. Tyle lat byliśmy pod okupacją. Okej, okay, czyli rozumiesz kontekst. Czyli rozumiesz, Owinienej że nie możesz powiedzieć, kontekst. że Afryka jest po prostu biednym kontynentem, bo każdy jest biedny, to musisz zrozumieć, że to jest kraj, który był i dalej, to jest kontynent, przepraszam, który był i dalej jest wyzyskiwany. No jasne. jasne. Więc rozumiesz kontekst, jak chodzi o Polskę, ale jak chodzi o ale inne. Ale wiesz, co miejsca, to jest, to jest świetny przykład. Yy... Jak byłem w Stanach i tam ludzie do mnie pisali różne rzeczy, czy rozmawiasz z Amerykanami o Polsce. To oni to tak głupi jak w telewizji. Tak, 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 bo oni nie wiedzą, gdzie jest Polska, nie? Aha. Ja tak my myślę sobie, kurde, serio, ty, ty, ty mieszkasz w tym no małym kraju, Polska jest małym krajem, i oczekujesz, że Amerykanin na drugim tak. końcu świata, tak. który sam mieszka w jakimś małym bo to miasteczku. jest poczucie wartości. Tak, tak. i Zapytam, zapytam Polaka na przykład, gdzie jest Wyoming w Stanach on powie, ale co to jest, to jest miasto, mi to, to jest... no właśnie, więc jakby, i to samo z Ukraińcami jest, ja mam takie wrażenie, że, mm... <głos》> to głupio zabrzmi, ale teraz y, wszyscy Hindusi, osoby ciemnoskóre będą miały w końcu spokój, bo mamy w cudzysłowie innego wroga teraz, na którym możemy się skupić, czyli Myślę, Ukraińców. Niestety nie, niestety, 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 ja nie chcę, żeby ktokolwiek przejmował tą, tą grupę, ja powiem tak. Ja jako ciemnoskóra osoba mam trudno. Ja nawet y, pokazując mój związek w internecie. Y, ale nie zrozumcie mnie źle, bo ja tutaj nie mówię, że mam trudniej niż inni. inni. Absolutnie nie. Jestem influencerką. Um, mieszkam w Warszawie w dużym mieście. Super życie. Mam dostęp do, y, do opieki zdrowotnej i tak dalej. Więc jest bardzo dużo przywilejów. Ja po prostu nie mam przywileju w formie mojego koloru skóry. Ostatnio byłam na plaży z moją rodziną podczas majówki. Była piękna pogoda i ktoś do mnie podchodzi i pyta, czy możesz sobie zrobić zdjęcie. I to jest coś, co cały czas funkcjonuje w moim życiu, odkąd byłam dzieckiem. I zanim ktoś powie, może cię po prostu poznał z internetu. Nie. To nie jest e, moja grupa docelowa. To no, <laughs> nie wiełem... była ta osoba z grupy nie, docelowej. Nie, okay. więc wiedziałam, że chodziło po prostu o, że jesteście ciemnoskurę, czy możemy zrobić zdjęcie. Jak powiedzieliśmy, że nie, no to ta osoba cały czas nalegała, ale czemu, ale czemu, ale czemu? No i ja miałam ochotę zapytać, ale. Gościu, zadać sobie pytanie, czemu chcesz zrobić sobie z kim zdjęcie, bo ma inny kolor skóry. Więc tutaj podkreślam, że ten kolor skóry bardziej się wybija, mm -hmm. jest bardziej nacechowany, czyli że brudem, czyli ty, czy tym, jak ktoś jest muzułmaninem, to w ogóle, że te kobiety są pod jakąś opresją, że ci mężczyźni są um, gwałcicielami. Naprawdę są aż tak mocne stereotypy na temat tych danych grup społecznych, więc tak jak nie chcę porównywać, um, w kraju, gdzie możesz się wtopić Twoim kolorem skóry, zawsze będzie inna relacja no z jasne. tym, co sprawia, że jesteś inny. Ciekawą książkę napisał kiedyś Ryszard Kapuściński i ona się nazywa Heban. On bardzo dużo podróżował po... Moja przyjaciółka y... pisała na temat tej książki swoją pracę licencjacką. Super, bardzo polecam, polecam wszystkim tę książkę. I tam jest taki cytat, kiedyś yy, jadąc do jakiegoś miejsca czekał w autobusie przez chyba kilka godzin, aż się zbierze cały autobus, żeby odjechać. No oczywiście był jedynym białym. I wtedy napisał coś takiego, że pierwszy raz czuł się, że ten rasizm jest odwrócony. W sensie w tym rasizm, że czuł się no, trochę niemile przyjęty, był na jakiejś wsi, był zainteresowaniem, ale był niemiło przyjęty. I jakby wtedy dopiero złapał kontekst, jak to jest w drugą stronę, czyli jak to biali potrafią stosować rasizm na osobach innego koloru. I to było dla mnie takie, hmm, w sumie ciekawa perspektywa, gdyby sobie tak po prostu wyobrazić, jak to jest to odczuć. Tak, w sensie z tym odwrotnym rasizmem zawsze trzeba bardzo uważać, bo to jest kwestia taka, że ludzie uwielbiają, to jest trochę tak jak z pytaniem, dlaczego nie ma heteroparady. No, że to są takie Jest rzeczy, cały czas, jest cały czas. No, dzień w dzień no jakby. Właśnie. Mam wrażenie, że to też jest często pytanie, które wynika z potrzeby odwrócenia poważności problemu, aby skupić znowu to właśnie na białych osobach i na potrzebach białych osób. Um, ale też mi się wydaje, że to jest kwestia obcowania. Mi się wydaje, że no, ten powód, dlaczego ludzie naprawdę mogą spojrzeć na mojego białego chłopaka, moich białych przyjaciół, albo na to, że naprawdę jakbym była rasistką, wybrałabym Polskę <grych> jako tą, jakby. chyba takie bagno jeszcze. No, raz, no, no, tak to, po jest, co? to jest po prostu bezsensowne. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie ten wynik tego. tego tego trudu i tego, że ludzie naprawdę żyją w bardzo trudnych sytuacjach i ludzie naprawdę mają mało przyjemności w swoim życiu i jak ich rozrywką jest oglądanie osób, które wyjaśniają im świat. No to bardzo często wchodzimy właśnie w takie sytuacje, gdzie ludzie skupiają się na swoim bólu, na tym, co ich boli i po prostu nie uczą się tej empatii, bo nie, nikt, nikt ich nie nauczył, nikt ich nie nauczył, że... Yy, ja często dostaję te komentarze typu no ale jakby to, taka krzywda mi się działa, to nic byś nie zrobiła. I sobie myślę, ale co to jest w ogóle nawet za stwierdzenie? Właśnie w drugą stronę. Mnie obchodzą ludzie. Bardzo mnie obchodzą. Dlatego mówię o tym, że każdy zasługuje na szacunek. Każdy. Każdy pomimo wszystkich swoich doświadczeń, pomimo całej krzywdy, jakiej doświadczyłam, dalej mieszkam w Polsce. I nie, nie przez to, że o, nie może być tak że Nie. Bo zamknęłam się w swojej bańce i byłam w stanie stworzyć sytuację, która jest dla mnie do przeżycia. To nie znaczy, że nie mam na co dzień, naprawdę na co dzień, sytuacji, na które patrzę i sobie się zastanawiam, co ja tutaj robię. No ale to już są moje osobiste kwestie. Jakby, jak chodzi po prostu o większy, taki szerszy obraz, uważam, że każdemu z nas jest na rękę, żeby nie być rasistą. Jeśli chcielibyście wesprzeć mój podcast, to link do Patronite znajdziecie w opisie odcinka. Dzięki. Trochę powiedzieliśmy o tym, co przeżyłaś, o tym rasizmie. Ja mogłem z tobą o tym rozmawiać długo, bo mnie to też ciekawi i ja mam swoje obserwacje, ale. No... Ja nigdy nie miałem tego rasizmu na sobie, więc jakby łatwo mi jest o tym mówić teor teoretyzować, a z praktyki jest fajnie o tym słuchać i też dowiadywać się o tym więcej. To jest bardzo świadome w ogóle, co teraz powiedziałeś. Że łatwo jest teoretyzować o czymś, czego nie doświadczasz. No, Bo jasne. właśnie często ludzie właśnie chcą o tym gadać i mają takie, ale to, ale tamto. Jestem ja myślę. Ej, wiem, że dla ciebie to jest jakiś taki ekscytujący piątek, ale dla mnie to jest zwykły <laughs> piątek. Wow, ja no chcę tak, odpocząć tak. jakby. Hmm. E, ale jest. E... Jedno takie zagadnienie, które chciałbym jeszcze dokleić do tego, ale też jednocześnie połączyć je z tym kolejnym tematem. Czyli czym jest ta poprawność? Poprawność w wyrażaniu siebie, w wyrażaniu się w opinii publicznej. No bo, tak jak Ci powiedziałem z OFU, bardzo dużo się zmieniło w ostatnich latach pod kątem tego, co możemy mówić, czego nie powinniśmy mówić, co pewne grupy społeczne chcą, żeby o nich mówić, a co nie. I mnie, jako osoba, która jest jakby bardzo elastyczna w tym, nie chcę, nie chcę nikogo zranić, nie chcę komuś zrobić przykrości, więc bardzo chętnie się dostosowuję do tego, co różne grupy społeczne czy osoby mówią i oczekują ode mnie, ale potrafię się też sam w tym zgubić. I trochę się gubię też w tej poprawności politycznej i takiej słownej, bo tak jak mam jasne przykazanie na zasadzie: nie mów do mnie tak i tak i tak, bo ta grupa społeczna po prostu tego nie chce, koniec, kropka, jest to dla mnie łatwe, ale jeśli na przykład abstrakcyjny przykład, ktoś do mnie powie, słuchaj, y jestem drzewem, chcę, żebyś mówił do mnie, że jestem drzewem, traktuj mnie jak drzewo, to tutaj zaczyna się trochę taki moje, mój taki problem z taką okay. poprawnością. Tylko, że to, to już nie byłaby poprawność, no bo drzewo to jest obiekt, to jest coś, a człowiek nie jest czymś, więc Chyba, że uprzedmiotawiamy tą osobę, no to nigdy nie będziemy w takiej sytuacji. Ale rozumiem, o co Ci chodzi, że jednak żyjemy w czasach, gdzie wszystko tak płynnie się zmienia, że czasem ciężko jest się w tym odnaleźć. I moja odpowiedź będzie banalnie prosta, że powinniśmy robić wszystko, co możemy, żeby się doedukować, czyli googlować. Ja też bardzo polecam googlować po angielsku. No. Okay. Bo często jest tak, że po prostu czasem w języku polskim nie mamy do pewnych kwestii zasobów i możemy to wtedy wygooglować, możemy poszukać na ten temat informacji, mamy taki mały komputer, czasem nawet dosyć duży komputer teraz w kieszeniach i możemy wszystko tam znaleźć. I chciałabym po prostu przypomnieć, że e, tożsamość jest trudna, ciężka, skomplikowana, i nie powinniśmy oczekiwać, żeby ktoś sp spłyszczał, spłaszczał, spłaszczał, spłaszczał. 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 <laughs> Trudne jest nawet trudne, dla mnie, tak. Żeby ktoś spłaszczał swoją tożsamość do naszego komfortu. Czyli tak, czasem to będzie niekomfortowe, ale ty się masz tylko starać. Nikt nie oczekuje, że sam będziesz wymyślał tego zagadnienia. To nie jest, to nie jest uh, twoja odpowiedzialność, ale po prostu się starać. starać. I bardzo często ludzie i tak ci powiedzą, jak, czy, co wolą. Wydaje mi się, że to taka wewnętrzna, y, taki wewnętrzny element. I ja mogę nawet dać taki przykład od siebie. Bo ja kiedy byłam młodsza, pamiętam, że kiedyś słyszałam takie powiedzenie: jak ktoś powiedział, że osoby biseksualne są samolubne, bo chcą mieć i to i to. I to było coś, co tak utrwaliłam w głowie. Czyli to nie było tak, że ja chodziłam do osób BI, no bo przez to, że jestem skórą osobą, dorastałam w Polsce, dorastałam w Irlandii, no to w bardzo młodym wieku wiedziałam, że żeby nie odzywać się w pewien sposób do różnych grup, bo wiedziałam, że to może ich skrzywdzić, tak jak mnie to krzywdziło. chociaż nawet czasem świadomie, Ale przez to, że miałam to jakby w głowie, no to dopiero później, kiedy słyszałam, jak osoby bi mówiły, że to jest tak absurdalne, i właśnie to może być nawet nazwane bifobią, że ludzie ta, w taki sposób je obserwują, że są samolubne, kiedy one po prostu chcą żyć, żyć, istnieć. Te osoby tak naprawdę nie potrzebują, żebyśmy ich kwalifikowali i, nie wiem, mówili, że ta, to jest taka grupa, to jest taka, to jest taka. One chcą po prostu żyć. A przez to, że komunikujemy się używając słów. Słowa są potrzebne, ale nie są najważniejsze. najważniejsze to są też ograniczające, są zamykające w jakieś ramy słowa. I dla mnie po prostu tak zabawne jest to słowo poprawność polityczna, bo tak naprawdę to są oddzielnie słowa, które totalnie mają dla nas sens, ale kiedy łączymy je razem, nagle one są jakimś takim złym, brzydkim słowem, ograniczającym, ale to nie ma sensu. Przecież poprawność, czyli odzywam się w sposób, który jest najbardziej poprawny. Polityczna wobec osób, których tożsamości zostały upolitycznione, ale nie przez nie same. To nie jest tak, że osoby bi, czy osoby LGBT, czy osoby ciemnoskóre powiedziały: „Ej, ja chcę mieć mniej praw niż reszta”. To było super. Nie, no my to zrobiliśmy, więc wydaje mi się, że najmniej co możemy zrobić to jest faktycznie Wyrażać się w odpowiedni sposób. I to nie jest najgorsza rzecz, jak się po prostu pomylisz. Po prostu przeproś. I myślę, że tutaj jest ważniejsza część tej rozmowy. Czyli dlaczego czujemy taki dyskomfort w poruszaniu się w przestrzeniach, które są dla nas jeszcze nieznajome? It's okay to make mistakes. Zdecydowanie, ale to, to trzeba mieć tę świadomość tego, że tak. mogę popełniać błędy i tak. I no i przepraszam, dalej. jeśli to, tak, przepraszam, tak. jeśli nie wiem, źle tutaj. Yy, I tak, oczywiście są zdecydowanie kwestie, gdzie ktoś powinien to wiedzieć. Na przykład ostatnio jakaś dziewczyna do mnie napisała, czy słowo murzyn jest odpowiednie. A ja na moim profilu, w moim bio... Don't call me murzyn. No właśnie. Jakby... Ale zapytała to w jakimś kontekście? Czy... Tak, ja zadawałam pytania na moim Instagramie mhm. i to było jej pytanie. Ja jej po prostu wysłałam screena tego. Nie odpowiedziałam jej, nie, nie mów. Yy, I nie zrobiłam tego, ponieważ ja nie będę się cały czas powtarzać. To jest tak samo, jak kiedy ludzie do mnie przychodzą i mówią, ale ja będę tak mówić. Ja mam takie. I mów. Jesteś wykluczony z mojego życia, ale to nie musi nawet być dla ciebie problem. I nie chodzi o to, że ja chcę kogoś faktycznie cenzurować. I'm just living my life. No tak, ale to też jest, jest w sumie ciekawe podejście, bo to czasami myślę, że może rozwiązywać problem. Bo. Może poszukiwanie takiego. Z... Jeśli ktoś dalej używa takiego słowa, na przykład, czy jakiegokolwiek innego, to jest to taka chęć podkurwiania trochę może czasami. Więc jeśli odpuszczasz, mówisz, to stary mów, albo stara mów, jasne, fajnie, tylko po prostu nie, bądź koło mnie. To jest takie, oj, już chyba trochę nie mam tej, tej władczości nad tym, nie? Zabieranie komuś takiej sprawczości nad tym. Ale też nie, nie tylko dlatego się z tobą spotykam, bo. Yy, Twoja działalność w mediach społecznościowych w sumie obecnie z mojej y, obserwacji bardziej się skupia wokół tej ciało pozytywności samoakceptacji. Tak, czyli ja to nazywam ciało życzliwością, bo ciało pozytywność, samo to zagadnienie, to, jest, to był ruch y, dla osób grubych, ruch wyzwalający. Y, no bo osoby grube są też osobami dyskryminowanymi, nawet jak chodzi nawet, nie wiem, o, o chodzenie do lekarza czy znalezienie ubrań y, XXXXL. Ale to też są różne dyskryminacje, których doświadczałem. Więc ja po prostu, żeby nie zabierać tej przestrzeni osobom, które i tak już są spychane na bok, to używam zagadnienia ciało rzeczywistości. bo moje ciało jeszcze się mieści w kanonach. Czy powiedzenie os osoba gruba jest ok? E, tak, ale jeżeli ktoś by mi powiedział, że nie z tym to zgadza, to mówię, że nie ma problemu. Jak okay. byłabyś, żebym na to <laughs> No dobra, bo ja na przykład myślę, że to, ym, ta pozytywność cielesna, ona trochę zeszła już na bok, że mieliśmy przez dłuższy czas. Takie napędzanie tego, oswajanie ludzi z tym podejściem. Teraz dla, z mojej perspektywy to trochę zniknęło. Nie widzę tego. Może przez to, że nie wiem, jakoś po prostu na to nie trafiam. Ale przypatrzyłem się też Twoim komentarzom, w, które masz na swoim profilu i przy tych głównie rolkach, które, o których mówisz, o swoim ciele pokazujesz, właśnie czy te fałdki, czy rozstępy, czy różne rzeczy, czy spodnie, które przymierzasz. Mnie zaskoczyło to, że. Mm, Mało widziałem negatywnych komentarzy. Bo nie jestem osobą grubą. Okej, okay, ale nie jesteś też super chudą. Nie i jakby. Ale jeszcze mieszczę się w jakimś takim kanonie. Mi się wydaje, że zaczynamy ludzi moralizować w momencie, kiedy one przestają się mieścić w ten kanon, czyli to, jest to ciało, do którego nie jesteśmy przyzwyczajone. Ale ja właśnie z tego powodu też mówię o osobach grubych, bo uważam, że to jest jako osoba, która jest w tej kwestii bardziej w uprzywilejowanym miejscu. Um, czyli ja pamiętam, jak to było dorastać w latach 2000 i 90., -tych, gdzie Bridget Jones była gruba. I to jest postać, do której zawsze każdy wraca. No, bo ona chyba tam ważyła, nie wiem, 55 kg czy coś, czy coś takiego. Um, a ja nie wiem, może ważyłam 55 kilo, kiedy się urodziłam. <grywa> Ale no wiem, jak to jest być w większym ciele. Wiem, jak to jest wciągać brzuch. Wiem, jak to jest patrzeć na swój brzuch i czuć niezadowolenie. Wiem, jak to jest czuć, że ktoś może ciebie nie zaakceptować poprzez to, jak wyglądasz. Wiem, jak to jest czuć nienawiść do Twojego ciała. Wiem, jak to jest zasypiać głodną, bo nie chcesz przytyć, myśleć o kaloriach, myśleć o tym, co jesz i ciągle, ciągle myśleć o jedzeniu. Po prostu nie wiem, jak to jest. Dalej, czyli ta dyskryminacja, której bym na przykład y, doświadczała ze strony lekarzy i tak dalej, albo to, że każdy właśnie cały czas ci mówi, że twoim, Twoją moralnym, y, y, Twoją moralną odpowiedzialnością jest schudnięcie. I właśnie takie wiadomości, jak spojrzysz na profile większych osób, takie wiadomości właśnie dostają pod swoimi komentarzami. Nawet jak to jest wiadomość, nie wiem, czy jak to jest film typu Idę na rolki. Nie wiem, kogo to motywuje, bo ja powiem szczerze, że. Do, mnie w ogóle nie motywuje mówienie do mnie w taki sposób. Yy, I ludzie po prostu chcą czuć, że, yy, że robią coś dobrego, ale tak naprawdę nie robią. Ale to jest. Bo to, to takie pytanie mi się narodziło. Yy, widząc, że jest mało takich negatywnych komentarzy, zastanawiam się, czy to jest kwestia tego, że wytrenowałaś już i ukształtowałaś sobie swoją grupę ludzi, która cię obserwuje, i to jest określona grupa, która całkowicie cię akceptuje. Czy jednak. Yy, Przykładowo jesteś za małym influencerem, chociaż nie jesteś takim małym influencerem i jakby nie trafiasz jeszcze na te osoby. No bo zawsze się gdzieś trafia ktoś, kto ci powie, chce ci dosrać i nieważne co zrobisz, nieważne co powiesz, jak się zachowasz, to znajdzie się taka osoba. Wiesz co, ja czasem nawet udostępniam niektóre komentarze, które dostaję, takie naprawdę hamskie. Ja głównie dostaję komentarze związane z moim kolorem skóry. Z moim rozmiarem... Okej, okay, czasem dostawałam tam, pamiętam, że jakiś koleś tam pisał, że promuje otyłość i taki, to jest właśnie ten główny argument którego używają, co też jest takie mega dziwne, bo tak naprawdę każda osoba, która żyła w większym ciele, wie, jaki to jest koszt, wie, jak, jak ludzie cię traktują, wie, jak to jest wejść do sklepu i zobaczyć super parę spodni. I ktoś teraz powie, no ale powinno cię to zmotywować, żebyś schudła. No ale jakby całe życie nie polega właśnie na tym, żeby no, chudnięcie, po, powiedzmy szczerze, to jest restrykcja. A całe życie nie polega na restrykcji. Ja znam grubo osoby, które były na Więcej diet niż tak naprawdę przeciętna osoba potrafi sobie nawet wyobrazić. I to po prostu dla nich nie działa. Ja nie jestem, nie jestem profesjonalistką, nie jestem lekarką, nie jestem tutaj osobą, która ma teraz analizować od punktu A do punktu Z, dlaczego nie schudły. Ale też nie jestem osobą, która będzie im przypinać to, że to jest ich cel życiowy. Tak samo jak nie wiem, celem życiowym kobiet nie jest, żeby ładnie wyglądać, żeby być cały czas ułożone. Czemu nie dostaję tych komentarzy? Myślę, że na razie po prostu mam algorytmowe szczęście. Na TikToku na pewno jest tego więcej, bo to też jest inna taka społeczność tak, i faktycznie tak, może po prostu tam, tak, y -hmm. nie trafiłam jeszcze do tej całej takiej grupy, ale ja ogólnie uważam, że ciało, życzliwość, bo to było, ogólnie to było tak, że w Stanach to już od jakiegoś czasu hula i już od jakiegoś czasu się o tym mówi, a w Polsce tak naprawdę to nie wiem, wróci, weszło tak w nurt taki mainstreamowy jakieś może 3-4 lata temu, bo to było właśnie jakoś w okolicach, kiedy wróciłam do Polski. Ale to był y -y. też taki moment, ja pamiętam, był ten boom fitnessowy parę lat temu i ludzie się za to wzięli, stwierdzili, że zajebista sylwetka, to jest to i teraz wszyscy chodzimy na siłownię, ale potem część osób po prostu jakby wymiękła z tego i stwierdziła, że może to nie jest dla nich i po tym zaczął się trochę taki, kurde, może jednak nie, nie musimy wszyscy wyglądać jak napakowani goście i fitnesski, nie? I jakby myślę, że to Był taki automatyczna, naturalna odpowiedź na tę taką presję społeczną, tak, że wszyscy chodźmy bo na śłodło. to przeszło ze skrajności w skrajność. Tak. Że to było. Ja pamiętam, jak, jak ja dorastałam i była obsesja w ogóle tie gap. I że ja jesteś kobietą, kiedy masz tie gap. I nawet mówiąc, odpowiadając na Twoje pytanie, to nie jest tak, że ja tylko dostaję pozytywne komentarze, więc to nie istnieje. Bo ja też widzę, jak. Ludzie się odzywają, jak wychodzę poza swoją bańkę. Um, I ja też ćwiczę, trenuję, trenuję, yy, dźwigam i boksuję, i kocham, kocham, kocham to. Ale ja też bardzo długo czułam się z tego wykluczona, bo nie widziałam osób, które wyglądają tak jak ja, które ćwiczyły. Um, nie wiedziałam nawet, czy są, nie wiem, czy powinna być jakiegoś specjalnego trenera od tego, czy, czy nie zrobi sobie krzywdy, czy ta osoba będzie się do mnie odzywać w sposób, w który nie chce się, żeby się odzywała. Bo ja na przykład nie chcę, żeby ktoś mnie motywował w sposób, który jest agresywny. No tak. Jesteś śmieciem, weź się do no, roboty. No, ale też, jakby takie, um, musisz poznać najlepszą wersję siebie, no. ona gdzieś tam tkwi. Boże, co to jest za presja? Jakby co, co to jest w ogóle ta komunikacja. Ja bym nigdy nie powiedziała swojej koleżance, jakbym chciała ją zmotywować z takich rzeczy i nie chcę, żeby ktoś tak do mnie się odzywał. Um, ale mam wrażenie, że też bardzo dużo tych takich fitness, fitness osób zdało sobie sprawę z tego, że one nie osiągają tego przez jakąś taką, jakieś takie przyjemne życie, tylko no bardzo normalnie zrobiło się to, że no tak, czasem będziesz musiała odpuścić, nie będziesz mogła pójść na kolację ze znajomymi, czasem nawet często, czasem tutaj masz cheat często. meal, e, w niedzielę i w sobotę, ale tak, to tylko trzymasz to dietę. to raz na 5 miesięcy. No i oczywiście, mhm. że ludzie potem zaczęli się z tego wymiksowywać i mieli takie o kurczę. Tym bardziej, że jest ogromna różnica między ktoś, kto jest profesjonalnym sportowcem, wiem, bo mój brat nim jest, um, a osobą, która ma różne rzeczy do zrobienia. Ja to sam do mojej siostry w Gdańsku, która ma trójkę dzieci. I jak ja siedzę z, jej, z moim siostrzeńcem, który jest przekochany, ale spędzam z nim więcej czasu, ja się zastanawiam, jak mamy mają czas się umyć, umyć. I oczywiście rodzica, ale tutaj podkreślam mamy, no bo bardzo często to no są y, główne osoby, które spędzają ten czas z tymi dziećmi. Jak one mają czas się umyć, będąc z tym dzieckiem? I wiem, teraz są to wszystkie takie ćwiczenia, gdzie pokazują ci, o no dobra, co ja musisz zrobić? Takie ćwiczenie z dzieckiem. Tutaj ja robię z y, jogę z dzieckiem. No ale jak no jesteśmy influencerami. No, super fajnie, że widzisz takie, wiesz, że widać takie rzeczy, ale jednak rzeczywistość z rzeczywistością, nie? To chce robić trening, jak spał 3 godziny z nocy I O czwartej w nocy dostał kopniaka od dziecka no. i musi go karmić, potem zrobić pranie i tak dalej. Albo nie? No bo to... po prostu być człowiekiem i być, nie wiem, Dokładnie. tą osobą, która śpi sobie na kanapie w wczorajszych ubraniach. Każdy z nas ma taki okres w swoim życiu. I uważam, że po prostu um, wiem, że osoby często mówią, że to idzie z jednej skrajności w drugą skrajność. Um, nie wiem, ja nie znam tej odpowiedzi, gdzie jest ten moment, gdzie to wszystko musi się zakończyć. Nie wiem, czy jest taka odpowiedź, ale chciałabym też podkreślić, że w ciało życzliwości i ciało pozytywności nie są tylko i wyłącznie osoby grube, są również osoby z niepełnosprawnościami, osoby po amputacjach. I to dla mnie jest chyba kwestią, e, która bardzo zmieniła moją perspektywę, bo znam sobie sprawę z tego, że Boże, my kobiety tak. Dużo skupiamy się na tym, jak wyglądamy, ale często nawet nie, bo chcemy, tylko poczujemy tą presję tego, że jak my o coś nie zadbamy, to ktoś na to zwróci uwagę. Wczoraj widziałam jakieś filmik, gdzie jakaś kobieta napisała: włosy super, make-up super, nogi super, ale właśnie zrobione paznokcie, niezadbane u stóp. ja sobie myślę, tylko, to na takie rzeczy zwraca uwagę. To są hake. moje paznokcie. No. To, ale to czy kogo to obchodzi? Skie... No czy świat się skończy? Pewnie tak. Żyjemy w tylu w różnych wojnach i problemach aktualnie. A ktoś naprawdę ma problem z tym, że ktoś ma niepomalowane paznokcie u stóp. No jest to, ale w ogóle to jest ciekawe. Mnie zastanawia, na przykład, skąd się u małych dzieci bierze już taka uważność na te rzeczy, które powinny być zrobione. Czyli na przykład, nie wiem, że dziewczynka. Wiadomo, dzieciom jeszcze nie rosną włosy, ale że może musi ogolić pachę na przykład. Nie? nie ma tych włosów, ale już ta świadomość tego, że powinna to zrobić. Jakby to jest to jest chore i to się wydaje takie trochę niebezpieczne, nie? że te dzieci w wieku lat sześciu mają już takie myśli, że jest ta presja. On zewsząd, nie? słuchasz muzyki są teksty o tym. Oglądasz bajki, są teksty o tym. Więc to jest takie. Ja współczuję kobietom. Yy pod tym kątem, że no ta presja, oczywiście ona się teraz zmienia i macie coraz większą sprawczość, wiem, że to źle brzmi, ale taka jest rzeczywistość, że jakby przejęłyście kontrolę nad swoim życiem po prostu i macie coraz bardziej w dupie tak, tak, tak i ja temu bardzo kibicuję yy, i dla mnie ciekawym jest przykładem to, że widzę jak wielu mężczyzn yy, czując ten brak kontroli nad tym yy, zaczyna się po prostu tak zamykać w sobie i staje się takimi małymi chłopcami i Ostatnio słyszałem taką fajną wypowiedź, że yy, kiedyś rzeczywiście ta rzeczywistość taka nasza ludzka była inna. Mężczyźni no, spełniali taką, a nie inną rolę. Teraz te role się trochę zmieniły i kobiety nie potrzebują już mężczyzn w takiej postaci. I to bardzo boli mężczyzn, bo oni nie zdążyli jakby wejść w inne role, nie zdążyli się sami przestawić na inne tory i przez to teraz oni się też trochę zmagają z tym, że rzeczywiście kobiety są silniejsze, kobiety więcej ogarniają, kobiety robią to szybciej, kobiety potrafią jakby być multitaskingowe. Mężczyźni trochę no tak, jak taki stary samochód trochę, no już nie ma, wiesz, już nie wyciąga tyle, co wyciągał wcześniej. Właśnie ja, tak jak mam ogromne współczucie dla moich sióstr kobiet, to też widzę to, ten trud wielu mężczyzn, i doceniam tych, którzy faktycznie chcą włożyć pracę, bo znaleźli się w sytuacji, która jest bardzo nowa i chodzi mi o to po prostu, że tak naprawdę nie wiem, nawet takie najprostsze kwestie typu kiedyś to kobieta zostawała w domu, zajmowała się dziećmi, mężczyzna szedł do pracy, no to teraz jak chcemy to nazwać? Jeżeli i ja pracuję i ty pracujesz i potem mamy wrócić do domu i ja mam się zająć dziećmi, no Każdego to będzie absurdalne, ale też mi się wydaje, że yy, ja na to trochę patrzę z innej strony, bo ja też dużo, widzę bardzo dużo toksyczności w internecie. I, I tak jak wcześniej mówiłam, ja bardzo zwracam uwagę na to, na sposób w jaki ludzie mówią. Bo uważam, że potrafisz naprawdę zauważyć osobę, która jest świadoma tego, w jaki sposób się komunikuje. Nie tylko to, co wychodzi z jej, z jej, z jej, z jej ust, ale to, w jaki sposób łączy razem słowa. I dla mnie właśnie jedna z tych rzeczy to jest yy, to, że mamy teraz takie kwestie i takie treści w internecie, które są toksyczne w jedną i w drugą stronę. Typu um, dużo takich żartów o tym, że szybko wymienisz faceta. Ja tego nie lubię. Nie lubię takiego uprzedmiatawiania nie zrozumcie mnie źle, bo ja zawsze będę za kobietami, za osobami, osobami niebinarnymi i osobami LGBT first. Więc to nie jest tak, że jestem tutaj... Tak, tak, bo to są osoby, które najdłużej były przy władzy które same siebie krzywdzą, które dalej tworzą. Jak ja słyszę, jak mężczyzna daje argument tego, że ale mężczyźni muszą pójść na wojnę, i kto podpisuje te dokumenty, żeby szli na tą wojnę? Kobiety? Mężczyźni mają częściej depresję. A kto się śmieje, kiedy mężczyzna otwarcie mówi o swoich uczuciach? Oj, tak, są tam kobiety. Oczywiście są tam kobiety i też na nie patrzę i myślę sobie, that's messed up Nie powinno tak być. Ja też jestem osobą, która zwróci uwagę swoim przyjaciółkom, bo to nie jest tak, że ja nie wiem, chcę, żeby przeszło z jednej skrajności na drugą skrajność. Absolutnie nie. Tak jak powiedziałam, najpierw wspieram te osoby, które najdłużej były uciśnięte i które tak naprawdę dopiero teraz zaczynają y, znajdować sposoby na to, żeby wstać na nogi i być w stanie siebie bronić. Po, raz, po pierwsze. Ale to nie zmienia faktu, że za każdym razem, jak nie wiem, jak jakiś mężczyzna zrobi coś, co naprawdę moim zdaniem jest cudowne w społeczeństwie i robi dużą różnicę, to jestem pierwszą osobą, która tam wyjdzie i będzie wspierać i powie, wow, super, że tak jest, bo potrzebujemy tego. Potrzebujemy dobrych wzorców, potrzebujemy dobrych e, społeczności dla mężczyzn zdrowych, gdzie nie będą musieli pić alkoholu, żeby mówić o swoich uczuciach, bo uczucia są ważne. To nie są jakieś błahe, głupie rzeczy. Każdy z nas nie ma uczucia, nikt nie jest robotem. To nie, to nie jest naturalne, to nie jest zdrowe, żeby mężczyzna mógł tylko okazywać złość i gniew. A myślisz, to dotyczy tylko Polski, czy całego świata? Całego świata nie. W Polsce to, jest, to są jakieś takie ekstremalne oczywiście kwestie, bo dłużej była ta presja takiego silnego, cichego słowiańskiego mężczyzny. Um, i ja, ja też to widzę w internecie. Ja czasem, jak widzę w sposób, w jaki niektórzy polscy mężczyźni, agresja, jaką mają w sobie, to mnie przeraża. Używanie... Ktoś mi ostatnio napisał, że jak mówiłam o tym, skomentowałam zdjęcie jakiegoś znajomego, że y, świętowali razem ramadan w Gdańsku, a ktoś mi napisał oby się zakwałcili. No i wiesz, jakby dlatego tutaj podkreślam, dlaczego wspieram najpierw kobiety, osoby niebinarne, osoby LGBT, y, osoby... Tak. Y, osoby w jakikolwiek sposób y, dyskryminowane, ponieważ... Niestety, dopóki sami mężczyźni nie zaczną być pierwszymi osobami, które radzą sobie z tym problemem w swoim społeczeństwie, to nic się nie zmieni. Ja uważam, że w momencie, kiedy siedzi czterech mężczyzn i ktoś mówi: O, bo wiesz, jakie są baby, i oni nie czują bezpieczeństwa, żeby powiedzieć coś takiego w swoim gronie, wtedy coś się zmieni. W momencie, jak jeden z tych facetów powie: Nie mów tak. Jeśli twoja kobieta, zachowa, twoja partnerka zachowała się w jakiś sposób, który ci nie podoba, no to użyj swoich słów i wytłumacz nam, dlaczego tak się czujesz. No bo jak długo będziemy, jak długo będziemy mówić, że o, o swoich uczuciach jest gejowskie, yy, mycie się porządnie jest gejowskie, układanie włosów jest gejowskie, no to dla kogo tak naprawdę ci mężczyźni są? Jeśli oni chcą po prostu oklask od innych mężczyzn, no to... Nie wiem, raczej się nie odnajdą ale, w tym społeczeństwie. No, ale widzisz to tak, spłaszczając taki, taki żart, no jeśli oni to zachowują tylko dla siebie, to to też jest takie gejowskie. Wiesz o co chodzi? Co będziemy sobie w pięciu siedzieć, bez koszulek, walić w WD i, i, to, i to jest męskie. To jest męskie, nie? Zabawne to jest. Ale ja też jestem mocno za tym, żeby to mężczyźni definiowali, co dla nich jest męskie. No jasne, jasne. Nie w ten sposób. Odkreślam. Ale no nie jestem jedną z tych kobiet, która yy, uważa, że będę definiować, co jest męskie, co nie. Yy, po prostu chciałabym zobaczyć, jak to idzie w dobrym kierunku. Chciałabym, żebyśmy do dziewczynek tak samo mówili, ale jesteś inteligentna. Ale jesteś zabawna, ale masz fajne poczucie humoru. Ale jesteś sprawcza, ale sobie dobrze poradziłaś z tym zadaniem. Wow, to ty co namalowałaś? Naprawdę masz talent. Czy masz z tego przyjemność? Czy to jest dla ciebie przyjemne? A nie tylko, ale jesteś ładna. Ale jesteś ładna. Mm -hmm. Ale jesteś ładna. Ale dziewczyna się tak nie powinna zachowywać. To jest też takie. Albo nie sieć no. w taki sposób. Masz za krótką spódniczkę, no bo czego tak naprawdę ich uczymy? A chłopców super, że uczymy ich, żeby byli pewni siebie. Super. Ale empatia. Empatia. To jest chore, żeby mężczyzna odkrywał, że ma empatię w wieku 21 lat. Po jakimś tripie narkotykowym. No, to nie jest wystarczająco dobre. Musimy mówić o tej empatii. To nie jest słabość. Ja naprawdę ja kocham, uwielbiam. Ja mam wrażliwego mężczyznę i ja jestem w nim tak zakochana. Jestem tak zakochana w tym, że on po prostu no, jest przyjemny. Przyjemny. I naprawdę to jest idealne słowo. Ale wiesz, a to też sprawia, że chyba. Y no poznajesz tę drugą osobę po prostu. Jeśli ktoś jest zamknięty i jakby trzyma te emocje tylko dla siebie, no to, to buduje tylko i wyłącznie jakąś iluzję tej osoby. Tak, i mur. I mi się wydaje, że to jest właśnie ten problem niestety z samobójstwem, co też jest takie bardzo bliskie mojemu sercu, bo ja jestem osobą, która ym, od razu idzie do przyjaciół. Mam złą sytuację, mam jakiś problem, a ja sama to widziałam nawet w moim partnerze że on musiał się tego nauczyć. Że ja będę tu dla niego, że nawet jeśli coś się wydarzy, to ja będę tu dla niego. Że nieważne, jaką, nie wiem, wersję jego przy, przy, jaka jego wersja przychodzi do domu, jestem tam. Oczywiście, która mnie szanuje, bo nie chodzi tak, też tak. o to. Wszystko ma swoje granice. Tak, dokładnie. Um, ale wydaje mi się, że to też jest kwestia tego, że ludzie muszą się tego nauczyć, bo jeśli ja dorastam i całe życie, mam przyjaciółki, które mnie wspierają, i tak jak dorastam, zmieniają się te przyjaźnie i są coraz głębsze a tak często mężczyźni tego nie mają, no to oczywiście, że potem jak wchodzą w relacje z kobietą, no to to jest jedna osoba, która tak naprawdę, przed którą się otwierają i ona ma odpowiedzialność za wszystko. Za ich emocjonalną inteligencję, bo też często to widzę, że kobiety mają mężczyzn, którzy odzy odzywają się w sposób, który jest po prostu obrzydliwy, bo w społecznościach męskich i nawet patrząc, nie wiem, na, na sugestie na YouTubie mojego chłopaka albo sugestie na TikToku już mam takie wow. Że ten algorytm jednak pokazuje totalnie inne rzeczy. Pokazuje rzeczy, które są mniej empatyczne, rzeczy, które są bardziej no, właśnie w tym takim nurcie, tej takiej toksycznej te rzeczy, męskości. Tak, tak. Badania pokazują, że dwóch na trzech użytkowników mediów społecznościowych czuje się niewystarczająco dobra. Szczególnie w obszarze wyglądu. W badaniu, któremu poddano ponad 1,5 tysiąca nastolatków, 70% z nich stwierdziła, że ich widzenie własnego ciała uległo znacznemu pogorszeniu pod wpływem Instagrama. Inne badanie, obejmujące grupę 12- i 16-latków, pokazało, że z powodu mediów społecznościowych niemal połowa z nich czuła się nieatrakcyjna i niezadowolona z własnego ciała. Naukowcy zmierzyli także czas ekspozycji na treści zamieszczane w mediach społecznościowych który może powodować gorsze samopoczucie. Okazało się, że już 20 minut oglądania profili atrakcyjnych osób wystarczy, aby obniżyć swoją samoocenę, a zwiększyć gotowość do pracy nad zmianą własnego wyglądu. Czy ty masz swoje standardy? Jakieś piękna, czy. Tak. O, właśnie. Tak. Bo mówisz, że, że nie powinno się ich mieć w jakiś mhm. sposób, więc ciekawi mnie, czy ty masz swoje. Swoje standardy mam. Mi się wydaje, że każdy ma. W sensie, że nie powinno się kierować tylko i wyłącznie tym, co jest teraz w trendzie. Nie wiem, czy pamiętasz, ale jakiś czas temu te ciała, takie jak Kim Kardashian ma, były bardzo, bardzo popularne. Pomimo tego, że ja nie jestem jej największą fanką, bo uważam, że jest strasznie problematyczną osobą, jak chodzi o rozwój młodych osób, które właśnie dorastały w erze jej sławy. Mhm. Um, ale tak, że był moment, kiedy to jej ciało było takim um, kanonem piękna, to było w kanonie, czyli takie, takie mało, ba, bardzo małe, y, bardzo mała talia, wąska talia i duży tyłek, duże biodra. Um, no ale teraz jest powrót tego y, brzydko nazwanego heroin chic z lat 90., czyli bardzo, bardzo szczupłe, szczupłe supermodelki. Tak? Mm -hmm. um, czyli ja nie mam, nie mam tego właśnie takiego, tej obsesji na punkcie tej szczupłości. Ja uważam, że... Raczej nigdy nie będę szczupłą osobą. I totalnie nie czujesz się z tym źle. Nie jest to coś, co chciałabym osiągnąć. Nie mówiąc w ogóle, że cokolwiek jest nie tak z osobami szczupłymi. Po prostu to nie jest jakoś moja potrzeba. Ja uwielbiam piękne buzie, ale tak w moich standardach piękne buzie. Jakie to są buzie? Wiesz Co taką osobą, która dla mnie jest piękna i bardzo ją lubiłam? Teraz w takim momencie, jest w takim momencie, gdzie jest wobec niej bardzo dużo szumu, więc za dużo o niej nie mówię, bo nie wiem tak naprawdę do końca, czy Wyjdzie, że faktycznie zrobiła to, za co została oskarżona, czy jak, ale Lizo. Lizo zawsze była osoba, osobą, którą y, uważałam za piękną osobę. Um, tylko właśnie to jest to, że ja mam takie spektrum. Czyli dla mnie na przykład Lizo jest piękna, Tioda Taylor jest piękna, która jest o, bardzo detaily, właśnie detaily. taka umieśniona, mm -hmm. eh, Megan The Stallion, mm -hmm. um, Beyoncé. Ale zauważył. Ale ma taką Tanarelle? Tanarelle? Mm -hmm. Nie. O kurde, to jest też ciemnoskóra, ale jest w ogóle. Ale na przykład też dla diwa. mnie um, piękna jest y, Temz. A, Tems, oh my tak, goodness, Thames, tak. albo Arias Flach. super muzykę też. Tak, więc jakby zobaczycie, że ja mam ogromny rozrzut, jak chodzi o to, co dla mnie jest atrakcyjne. Lubię duże pupy i zawsze chciałam mieć dużą pupę. Um, ale to też jest pewnie kwestia tego, że jestem Afrykanką, więc No dobra, ale właśnie, czy to nie zostało tobie też narzucone, że jakby Afrykanki osoby ciemnoskóre powinny mieć duże tyłki i to jest takie. I dlatego też ta potrzeba może? To na pewno nie czułam tego tak mocno, no bo pomyśl o tym. To jest coś, czego ja chcę pomimo tego, że dorastałam właśnie w standardach, które mi mówiły, że to jest brzydkie. Ja pamiętam, jak oglądałam filmy i było ale ci urosła pupa! I była panika. A dla mnie to po prostu było ładne. Moje ciocie tak wyglądały, moja mama, um, że te takie krągłości, które mi się po prostu podobały i też mi się kojarzyły z różnymi rzeczami. Ja na przykład uwielbiam te fałdki, które kobiety mają tutaj. Uważam, że to jest takie bardzo sexy. Um, uwielbiam małe nosy, takie jak ja mam. I to jest właśnie to, że ja też chyba przez to, że wiedziałam, że dorastam też w bardzo takim eurocentrycznym i takim skupieniem na właśnie tą taką e, urodę e, z tej części świata, to ja też bardzo mocno z tym walczyłam i upewniałam się, że właśnie e, oglądałam osoby o innych urodach. Uważam, że na przykład e, rdzenne Amerykanki są przepiękne, ich uroda jest po prostu wow że te takie podłużne nosy, w ogóle ta taka, taka silna, si, strong presence. Um, więc nie wiem, może, czy to są standardy, czy to są jakieś takie kwestie, które lubię, no bo jeśli mi się podoba taka Lizo, ale też mi się podoba Megan The Stallion, ale też mi się podoba Beyoncé, e, nie przeszkadzają mi brzuszki. Um, uważam, że brzuszek jest uroczy. Ale też mam różne takie kwestie, różne momenty w swoim życiu. Teraz na przykład chcę, żeby było mi bardziej widać mięśnie, bo chciałabym, żeby ludzie mnie tak pytali: o, dźwigasz? Tak? <noise> no ale, <również, głos> ale wiesz, nie ale to też jest normalne, powodów. że to się po prostu zmienia z tak. czasem. Masz różne etapy. Ja miałem taki etap, że bardzo trenowałem na siłowni i ważyłem 115 kg, byłem duży. I jakby to był jakiś taki etap i też mi zajęło trochę, żeby na przykład wyjść z tego, stać się bardziej normalną osobą. Więc y, myślę, że to też jest y, naturalne, że z, tak. z czasem nam się zmieniają różne potrzeby, tak. mm -hmm. postrzeganie siebie, to co widzisz w lustrze po prostu i jakie masz tak. oczekiwania wobec siebie. Dokładnie. Też mi się wydaje, że to jest takie trochę niebezpieczeństwo wielu y, influencerek, które pracują właśnie w zakresie ciało życzliwości, że jest presja tego, że twoje ciało musi zostać takie, jakie jest. I ja właśnie tego bardzo nie chcę. Jeśli moje ciało będzie się zmieniać, to będzie się zmieniać. To jest moje ciało rozumiem y, ludzi powiązanie z tym, że widzą osoby, które wyglądają tak jak one y, i potrafię to zrozumieć, bo pamiętam właśnie, że jak Adele bardzo schudła, to ludzie y, bardzo to przeżywali, ale musimy pamiętać, że kobiece ciała należą do tych kobiet. No tak. Znaczy ja myślę, że to też jest trochę taka pułapka, bo jeśli jesteś osobą w mediach społecznościowych, y, no myślę, że zwłaszcza kobietą. Która na przykład mówi o ciało pozytywności, ale potem na przykład się zmienia, bo sama ma taką ochotę się zmienić, to trochę może to obdzierać się z tej autentyczności. W sensie nie mówię, że, tak. że w opinii publicznej, ale u ludzi, tak. którzy ją obserwują. Ej, tak. ale przecież mówiłaś tam, że mamy akceptować tak. siebie, a teraz ty wyglądasz jak, nie wiem, Serena Williams, super wytrenowana, nie? I... Ej, to było super. Karina no Williams ale... też jest na tej liście. Mm. No tak, dla mnie też zawsze była. Tak. Piękna. Wydaje mi się, że inaczej ja inaczej patrzę na to, że ktoś chudnie i nagle mówi. No, bo bycie grubą osobą zawsze było złe. To? O nie, to jest. Mm -mm. Ja nie będę tego robić. Ale też ja, ja bardzo mocno wierzę w mind your own business. Czy to jest coś, co ciebie dotyczy? Nie. No dobra, ja uważam, że w, jeśli chodzi o kobiety i w ogóle to ciało pozytywność i ciało życzliwość, tak jak mówisz, to też mi się w sumie bardziej podoba niż pozytywność, to jednak to też jest takie pytanie, które Ci pisałem i to mnie bardzo w sumie ciekawi, bo bardzo mocno się seksualizuje kobiety i to się robiło od dawna i robi cały czas. Jakby zawsze jest ta grupa mężczyzn często albo takich kobiet też które oceniają to, że kobieta powinna jakoś wyglądać albo nie powinna jakoś wyglądać i dużo się mówi o tym, żeby przestać seksualizować to ciało i chociażby też to co ty poruszałaś czyli FK tweaks kampania Calvina Kleina yy, i potem Jeremy który był też w kampanii i jakby on był spoko, jego ciało było spoko, ale ona już była tłumacz dla dla opinii innych nie i co ty o tym sądzisz? Wiem, że o tym mówiłaś, ale jakby no te podwójne standardy cały czas nas, nas dotyczą i one cały czas funkcjonują, i cały czas kobieta jest na takiej jakby straconej pozycji, bo jak pokazuje ciało, no to wiemy, już od razu mamy o niej zdanie. Tak. Wydaje mi się, że my y, też bardzo czujemy jakąś taką władczość nad ciałem kobiety. No bo pomyśl o tym, jak kobieta urodzi na przykład dziecko, i potem poka pokaże ciało, i jest nagle bardzo taka. Uh, w sensie ma jakąś taką bardzo określoną formę, no to mamy wrażenie, że o, to jest zły przykład dla takich kobiet, które nie wiem, które nie mają na przykład takiego ciała, ale jak właśnie nie, nie wrócić do siebie, no to to jest zły przykład y, dla, tak, dla kobiet, które od razu wróciły do formy. Zaniedbała się. Tak, ki, mhm. ki, Niedawno była Met, Met Gala i właśnie na Met Gali była Siena Miller i tam napisali w komentarzach, że to jest kobieta, która pięć tygodni temu urodziła dziecko. I tak sobie pomyślałem... Hmm. Ciekawe, ciekawe, że podzieliliście tą informacją, że co kobiety, które teraz też niedawno wtedy urodziły, powinny powiedzieć, o, ale ja tak nie mam. Powinny wyglądam. czuć się źle. No nie wiem. Mam wrażenie, że po prostu jest bardzo dużo pieniędzy w tym, że kobiety siebie nie lubią, w tym, że kobiety są seksualizowane. No jasne. Um, ale też mam wrażenie, że kobiety w jakiś w bardzo inny sposób czują um, pociąg wobec mężczyzn. Um, niedawno też oglądałam taki film właśnie, gdzie starsza kobieta zakochuje się w młodszym mężczyźnie, i tak sobie myślałam, że sposób który pokazujemy rzeczy, które są seksy dla kobiet, e, też jest inny i on jest trochę bardziej taki łagodny, on jest bardziej taki. Że dostawia więcej takiego do, do, do wyobraźni, czyli u jak mnie potraktuje, mhm, jak się mną zajmie, jak sprawi, że się czuję, a że u mężczyzn to bardzo tak społecznie um, się przybrało, że okej, okay, to jest bardzo wizualne i kobieta w staniku, no to to jest kobieta, która się seksualizuje. Wydaje mi się, że też są osoby, które myślą, że się seksualizuje i uważam, że niestety, pomimo tego, że bardzo mały procent mężczyzn e, mnie obserwuje. Mam nadzieję głównie, że to są osoby e, niebinarne, osoby trans e, albo osoby niehetero. E, ja, ja cię nie... jestem hetero. No widzisz, ale, ale bym powiedziała, że, że, że nie ma wielu takich no, osób. Jasne, jasne. E, bo Mam wrażenie, że moje treści nie są seksualizujące. Ja nie próbuję się pokazać w najbardziej seksownym, w yy, seksowny sposób. Nie próbuję sprzedać swoich atutów, tylko często pokazuję moje ciało takie, jakie jest. I właśnie ja nawet nie pokazuję tych fałdek, żeby je jakoś wyciągać, tylko pokazuję moje ciało. Pokazuję mój brzuch, moje uda, moje, moje plecy, mój tyłek, że to po prostu tak wygląda. I jakby to tak wygląda, kiedy nie pozuję. Mm. Uważam, że kobiety i tak będą seksualizowane. Yy, niestety tak operuje świat. Yy, I odpowiednikiem tego jest trochę to, jak mężczyźni są często. Yy, Zawsze mi jest śmiesznie, jak mężczyzna mówi, że kobieta jest a gold digger i próbuje po prostu wyciągnąć z nich pieniędzy. pieniądze. I no widzisz, Czyli ty nie lubisz, kiedy ktoś ciebie uprzedmiotawia, no to no nie tak, uprzedmiotawia jakiegoś to No to mężczyzna tego tak nie postrzega, absolutnie nie. To jest... No ale to jest, to jest trochę taki. Mm, taka, moje, moim zdaniem, trochę podobna sytuacja. Ale tak, oczywiście, że w świecie, gdzie kobiety i tak są seksualizowane, w momencie, kiedy kobiety zaczą zarabiać z tego, że i tak są seksualizowane, no to ludzie będą się denerwować. Po prostu myślą, ej, ja stworzyłem tą pułapkę, jak śmiesz z niej wyjść. Właśnie, bo to jest też to pytanie, które, o którym też rozmawialiśmy wcześniej, że na przykład platformy typu OnlyFans... Y stworzyły miejsce, w którym kobiety mogą wykorzystać to, że już zostały seksualizowane. I tam się nic nie zmieniło. W sensie porządek świata się jakby trochę nie zmienił, tylko kobiety zaczęły na tym zarabiać i wzięły trochę z tego coś dla siebie po prostu. Zamiast być y, ładnie wyglądającą kobietą dla mężczyzn, to po prostu stały się dalej nimi są, ale też zarabiają. Jakby jest to jakaś pewna pewnego rodzaju transakcyjność i spoko. Nie i jakby a tak jak tak. Jakby ciekawe to, co mówisz, że mężczyźni zaczęli... Ej, no jak to? Jak to? Jak śmierć? Przecież to, to, to tylko potwierdza, że jesteś taka, a nie inna. I jakby jestem ciekawy właśnie też twojego zdania, bo yy, no, OnlyFans stało się yy, platformą do różnych rzeczy i nie tylko do seksualizacji. I na przykład poznałem w Japonii taką dziewczynę, która jest Australijką, która ma OnlyFans, ale... Prowadzi go w ten sposób, że jest taką, no powiem tak w, w takim skrócie, jakby, jest takim gikiem trochę z wyglądu. Okulary, taka trochę dziewczyna, która gra na komputerze i tak dalej, ale seksualizowała nie siebie, ale rzeczy, które pokazuje. Czyli na przykład lubi puddingi i pokazuje puddingi, które się trzęsą, które seksualizowała pudding, sprzedaje to jako, wiesz, testowanie jakby jedzenia. I to było, dla mnie było takie kurde. W sumie mega ciekawe rozwiązanie, bo na pewno znajdą się. Ludzie, którzy będą za to płacić, bo ich to kręci, ale inni będą patrzeć na to z ciekawości. I to było takie mega super rozwiązanie, które zawiera te seksualizacje, ale w inny w ogóle sposób. I to było dla mnie takie wow. Super w ogóle, że wpadać na to, mega. Rozwaliło mi web. Więc jak ty, jak ty postrzegasz w ogóle kobiety, które. Jeszcze są, tak dużo mówię, ale wiesz, że, że, że na Instagramie na przykład pokazują ciało. Ja absolutnie tego nie oceniam. Pokazują swoje ciało, w jakiś sposób chcą. Tam dostają różny feedback, często pewnie krytyczny, że jesteś taka, taka i taka, i zakładają OnlyFans, na którym robią to samo, tylko że na tym zarabiają? No, mi się wydaje, że tak naprawdę musimy pamiętać, że Instagram dopiero niedawno y, przestał banować kobiece sutki. Więc to jest niby aplikacja, która wspiera twórców, nie wspiera, no spójrzmy nawet to, co się dzieje z algorytmami i tak dalej. To jest tak naprawdę aplikacja, która zauważyła, że ludzie na nie zarabiają i zdecydowała, że będzie z tych ludzi zarabiać. Super, że to kobiety mogą się odnaleźć na Unifans. Po pierwsze, bo schodzą z platform takich jak Instagram, które i tak ich nie doceniały i na których ciężko jest zarobić a wchodzą na platformę, która prawdopodobnie jest bardziej korzystna. Ja, ja nie, nie wiem za dużo OnlyFans, nigdy nie miałam OnlyFans, um, ale jestem też kobietą, która wspiera inne kobiety, więc mam świadomość z tego, że jeżeli jesteś kobietą, która i tak już była seksualizowana i teraz zarabiasz z tej seksualizacji, good for you. A myślisz, że to nie... No bo fajnie by było, gdybyśmy w ogóle wyszli z tego... Seksualizowania? Z, tak. A jednak y, zarabianie na tym jakby... no tak fundamentalizuje trochę ten, to zjawisko. Nie? No bo tak jak kobiety mogły chcieć na przykład wyjść z tej seksualizacji, to jednak zaczynając na tym zarabiać, no jednak pozostają w tym, no bo to jest jakiś źródło dochodu. Wydaje mi się, że to tylko jest, to tylko by tak funkcjonowało, jeśli przeciwieństwem tego, że one tak zarabiają, byłoby to, że nikt z tego nie zarabia. Ale przeciwieństwem tego, że one tak zarabiają, jest to, że jakiś mężczyzna na nich zarabia. No jasne. Jakaś duża firma, ktoś inny. Więc teraz to jest w ich rękach, więc uważam, że nie, one się do tego nie, przy, nie przyczyniają. One widzą problem i one wyzyskują ten problem yy, i nawet nie wiem, czy bym powiedziała wyzyskują, one wykorzystują tak, to, że tak, to tak, jest problemem tak. i znalazły sposób, żeby zarabiać. No, kapitalizm jest problemem. Większość z nas nie chce chodzić do pracy, ale musimy. Yy, I ja uważam, że większość prac wyzyskuje ludzi, po prostu o tym nie mówimy wyzyskuje w ogóle. jak czasem patrzę na to, ile pracują ludzi, ludzie, którzy pracują w takich standardowych pracach. Ja sobie myślę, że to jest jakiś absurd. I oni się denerwują, że ja jestem zbyt wygodna, jak mówię o tym, że to jest jakiś absurd. Zamiast denerwować się na swoich pracodawców. No tak, tak, tak. No wiesz, ale to podważa ich jakby ich decyzyjność. No. Tak, oczywiście. Hmm. Get that Money Girl. No, też tak, też tak myślę. Też tak myślę. I jest to dla mnie ciekawe właśnie obserwować, jak wielu Mężczyzna, ale też kobiet w sumie się burzy na to. Oczywiście, I... one też dorastają w tym patriarchacie i też sprawia, sprawia, że czuje się tak, jak się czują. Plus seksualność jest takim bardzo y, kontrowersyjnym tematem. Bardzo. No bo tak naprawdę jakby ktoś powiedział, a co, czemu tak źle się z tym czujesz? Y, czy śledzisz się swojej seksualności? To ludzie by się oburzyli. No ale z innej strony to jest temat, o którym po prostu bardzo rzadko mówimy. Jak jesteś kobietą, to w ogóle jak zaczniesz mówić o seksualności i sensualności, no to wiedziesz na to, że jesteś łatwa. Jak o niej nie mówisz, no to wiedziesz na to, że jeszcze gorzej, że w ogóle cię to nie interesuje. No właśnie. <laughs> y, ale też nawet uważam, że mężczyźni, nawet sposób, w jaki o tym mówisz, mówią, jest taki bardzo sztuczny i taki... Nikt tak naprawdę tak nie mówi o seksie. Więc uważam, że to jest trochę rykoszetem to, że kobiece ciała są niby, ludzie się zachowują jakby były jakby własnością społeczną, plus to, że zarabianie pieniędzy przez kobiety też zawsze jest kontrowersyjne, moim zdaniem, dlatego często ludzie tak bardziej nienawidzą influencerek. Niektóre są toksyczne, nie zrozumcie mnie źle, ale ja uważam, że w internecie jest bardzo dużo wartościowych osób. No jasne, tylko że one się często nie przebijają, no bo jednak w zalewie takiej, tego skryptu i algorytmu, mhm. no to jednak. I ciekawe czemu? To też jest nasza wina. No, tak, bo nie tak, posługujemy tak. Tej, takiej uwagi, tylko idziemy do osoby, która pokazuje swoje ciało, i nawet jak zostawimy komentarz, czy pozytywny, czy negatywny, to jest zasięg. Wiesz, no to jest. To jest TikTok jest takim idealnym przykładem do tego, i to tak. Ja też się łapię na tym, że sobie oglądam TikToka, i wystarczy, że ten algorytm działa w. Tak mądry, znaczy mądry, no, w inteligentny sposób, że wystarczy, że zatrzymam się naprawdę na jakieś treści te jedną sekundę czy dwie dłużej i od razu za chwilę widzę te treści podobne, nie? To jest przerażające, no bo... Ja przez TikToka się dowiedziałam, że mam ADHD. <grych> ale uważam, że większość osób... Ma. Ma, ale też się dowiedziała przez TikToka. Hmm. Czy znaczy, no, jest to, jest to media społecznościowe stały się, no... Też uczą nas, cały czas nas uczą, i gdyby. Uczą tak, tak. Tak się zastanowić chwilę nad tym, czego one nas uczą i kto nas tak naprawdę uczy za tą platformą, nie? kto za tym stoi i jakie są za tym wartości, to może warto, bo wtedy łatwo byłoby nam się. Trochę zastanowić nad tym, no, gdzie ja jestem w tym, co ja o tak. tym myślę, nie? No, ja mam trochę takie 50-50, bo ja na przykład uważam, że Instagram się strasznie pogorszył i tak jak ja kochałam tą aplikację latami, 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 a na TikToku nie mam po prostu takiej miłości do tej aplikacji. Może ona się znajdzie, ale ja mam po prostu dosyć tej anonimowości ludzi. Ja uważam, że media społecznościowe używałoby się tego lepiej w fajniejszy sposób, jakby było, było więcej konsekwencji. Uważam, że to nie jest normalne, żeby ktoś mógł ci napisać, że nie wiem, że umrzesz, czy zabijecie z jakiegokolwiek tam powodu. To jest po prostu chore, ale też ta normalizacja tego y, też, nie wiem, zrobiła z ludzi jakichś takich dzikich ludzi. No, że to jest okej, okay, żeby do ludzi się tak odzywać, żeby ich wyzywać, żeby ich poniżać, a to nie jest normalne. Tym bardziej jak młode osoby to robią, to mnie przeraża. Plus samo zdrowie psychiczne twórców. Wydaje mi się, że to jest coś, o czym myślę często, bo ja jestem jedną z tych osób, która kocha tworzyć, ale ja kocham moje życie. Kocham. Wracanie do domu do mojego chłopaka i jeszcze jak możemy zjeść lody w weekend, czy coś takiego, to jest po prostu mm, highlight. Może bo mam 27 lat i po prostu zaczynam wchodzić w takie kocykowe, bardziej komfortowe mm -hmm. momenty w moim życiu, ale mam wrażenie, że przez to... Mam to takie odcięcie między moimi social media i między mną i może dlatego nie mam najlepszych zasięgów na świecie i nie jestem, nie wiem, top influencerką, bo nie jestem w to tak zaangażowana jak osoba, dla której to jest jej życie. Um, ale again, uważam, że to jest dobre i złe. Uważam, że tak to możemy nazwać super etyką pracy, a z drugiej pokazywanie całego swojego życia w internecie to jest ekstremalne. To jest ekstremalne, ale w ogóle bu budowanie jakiejś postaci i potem to, że ludzie uważają, że ta postać jest jakaś, ale w ogóle sam fakt, że ludzie się tak zmieniają i, i jakaś taka władza, jaką ludzie mają nad twórcami, nad celebrytami, nawet w tych czasach, że ktoś zrobi coś, co ci się nie podoba i nagle, okej, okay, musimy tą osobę odobserwować, musimy ją blokować, musimy jej uprzykrzać życie, ale co dalej? jaka jest resocjalizacja, re jaka jest, jaki jest sposób potem uczenia, że okej, okay, nie robimy tego w taki sposób, ale jesteś człowiekiem, każdy popełnia błędy, do better. Nic, jakby internet trochę stał się teraz takim dzikim zachodem, gdzie są pewne zwyczaje, które po prostu stały się takimi zwyczajami, na przykład to, że niektóre osoby rzucają o wiele za dużo, bym powiedziała też młode osoby. Bo ja i ty prawdopodobnie jeszcze pamiętamy ten okres, kiedy ludzie mówili, wszystko co wrzucić w internet, to będzie tam na zawsze. Uważaj. No, tak, tak, tak. Ale często jak właśnie siedzę na TikToku i patrzę, co ludzie wrzucają, myślę sobie, one tego nie mają. A druga kwestia, ta, o której mówiłam, czyli zdrowie psychiczne influencerów i twórców, jak twoje życie i twój zarobek jest względem jest jakby. Mm, to to co, co za to odpowiada, to, to są te wszystkie cyferki i to, czy ci idzie w górę czy w dół, czy masz więcej obserwujących, czy tyle osób polubiło, ale to nie jest tak, że tylko to jest kwestia twojej wartości i tego, co ty włożysz w te treści. Nie. To jest kwestia tego, co algorytm wybierze, żeby zbustować czy mm, promować. Więc jak twoje zdrowie psychiczne może na tym nie cierpieć? No plus to, że nigdy nie wiesz, kto się znajdzie po drugiej stronie i co ci napisze, nie? W pracy są to jakieś takie... takiej pracy biurowej na przykład. Są jakieś kontrolowane warunki ku tak. temu. Znasz tych pracowników. Tak. Wszystko jest jakby kontrolowane. Tutaj tak. to zdrowie psychiczne myślę, że jest cały czas... I nawet to jest podświadome, bo cały czas jesteś bombardowany czymś, jesteś, czego się nie spodziewasz. Jesteś przebodźcowany. Tak. Jesteś moralizowany. I wiem, że tutaj się pojawią osoby, które powiedzą, o no to spróbuj pracować na budowie. Ja pracowałam w magazynie gdzie pracowałam 12 godzin dziennie, ja pracowałam jako ta osoba, która cię zatrzymuje na ulicy i pyta, czy zrobisz jakąś tam ankietę, ja pracowałam jako kelnerka, gdzie miałam po dwie zmiany, ja pracowałam przed tym od 12 roku życia w sklepie mojej mamy, zaufajcie mi, ja wybrałam taką ścieżkę, bo wiedziałam, że pod kapitalizmem zawsze będzie wyzysk. I zrobiłam wszystko, żebym mogła mieć taką sytuację. Tak, też mój przywilej sprawił, że jestem w tej sytuacji, a nie innej, ale nie lubię takiego myślenia, że ludzie, którzy tworzą, tworzą w internecie, robią to, bo to jest najłatwiejsza praca i po prostu jakby o, bo tak. Nie, ja uważam, że jest tak dużo pięknych osób, które naprawdę yy, tracą dużo zdrowia. Na tym, że tworzą w internecie, bo tak jak mówisz, nie wiesz, kim będzie ta druga osoba po drugiej stronie. Mm, ale też wydaje mi się, że jest bardzo dużo takich burnouts i tego, że ludzie się tak tym męczą i muszą odejść na jakiś czas. Yy, albo takim taki moralizowania, właśnie takiego, o którym mówię. Że czasem ja się zastanawiam, mm, ok, naprawdę, że nie wiem, ktoś rzuci, no ja już nie lubię tej osoby, bo zrobiła to i to. No ale to nie jest postać w Twoim serialu. To nie jest postać w Twojej grze. Ale ludzie tak to chyba trochę tak przestrzegają, tak? nie? Tak? Że, to nie są, że to nie jest realna osoba. Ona jest jakimś wykreowanym bytem w, za moją szklaną szybą. Tak. Ja mogę no jej tak. powiedzieć cokolwiek, ona powinna się zachowywać tak, jak chce, żebyś się zachowywała, ale to nie ma sensu. Skąd ja mam wiedzieć, jak ludzie oczekują, żeby się zachowała? No, dlatego też jest tak dużo hejtu. No, bo ludzie mają, roszczą sobie prawo do tego, że no słuchaj, ja ci obserwuję, to dzięki mnie masz to, co masz, więc jakby ja jestem sprawcą dla ciebie, nie? I to jest takie niebezpieczne, ale też działa to w drugą stronę, bo też są twórcy, którzy jakby mają totalnie w dupie potem swoich obserwujących i jakby zapominają o tym, że tak. kiedyś dostali jakby też to od nich, nie? Więc jakby tak. to jest takie to w dwie strony działa. No i właśnie to całe takie pato, ten świat, o ten nie, świat po prostu pokazywania nie wiem już tak naprawdę czego i again, może to jest kwestia tego, że bo ja często patrzę na social media Instagram i TikToka i myślę sobie ale bym się tym jarała, jakbym miała 19 lat. Byłabym totalnie przeboczowana, bo nie miałabym właśnie takich um, narzędzi, jakie mam teraz, żeby powiedzieć: czas odłożyć telefon. Telefon nie będzie ze mną w sypialni, kiedy idę spać, nie będę wszystkiego nagrywać. Robienia. No właśnie, I, to, i nawet zauważam to z moich przyjaciółkach. Większość moich przyjaciół to twórcy. I sama widzę, że wychodzimy po tym, jak spędziliśmy miło czas, i ja niczego nie nagrałam. A mogłabym, bo wtedy to by były treści, to mm -hmm, by był content. Mm -hmm. No ale ja nie chcę cały czas myśleć o treściach, które chcę stworzyć. Jak chcę, żeby moja praca umożliwiała mi życie, jakie mi się podoba. ale życie poza tym no Tak, dokładnie. tym, że się dzielę ważnymi rzeczami, tym, że się dzielę, jak zaakceptować siebie, jak pracować nad sobą, co jest ważne. I to wcale nie chodzi o ciało. Wcale nie chodzi o ciało, bo ja mam taki rozmiar, gdzie mogłabym siebie nienawidzić i raczej ludzie by mieli takie: a, okej, okay, no bo masz brzuszek, bo masz fałdki, bo masz celulit, bo masz to, bo masz tamto. Mm ale tego nie robię i to jest aktywna praca, którą ja w to wkładam. Więc oddaję coś od siebie, a dla mnie to jest po prostu mocne, że jest tyle twórców, którzy tego nie robią. Ja na przykład nie obserwuję takich osób jak Kardashianki. Um, staram się nie obserwować za bardzo celebrytów i celebrytek. Um, no bo co to robi? Jeśli ja obserwuję kogoś tylko, żeby zobaczyć, że mają lepiej niż ja? Mm, dokładnie. I w zasadzie, no tak, to są, to są profile, które... To nie za, za dużo wnoszą rzeczywiście do. I też nie potrzebują jego wsparcia. Tak, tak. One tak. już się tam rozkręcają. Ale jakbym miała mieć, nie wiem, 16-letnią 16 córkę, ja szczerze mówiąc, mocno bym monitorowała, co obserwuję. Mocno. I wiem, że ktoś coś powie, no ale 16, to już jest jej interes, bla, bla, bla. No tak, ale to jest ten wiek, kiedy możesz sobie wyrobić no, krzywdę do końca poza życia. Poza tym, wiesz, jak my dorośli mamy problem z uzależnieniem od telefonu, to co 16-letnia osoba, nie? Coś chciałem powiedzieć. A, czytałem taką ostatnio, bo szukałem też po prostu w internecie rzeczy, które mówiły o tym uzależnieniu od, od smartfonów, od internetu, od platform społecznościowych. I wiadomo, było dużo takich rzeczy, które wyczytałem: typu no nie powinno się, bla, bla bla bla, takich banałów, które już każdy wie, ale jedna rzecz dała mi tak do myślenia, i w sumie w zasadzie nigdy o tym nie myślałem w ten sposób, że. Dlaczego w ogóle sięgasz po telefon? W sensie nie, no bo wiadomo, sięgasz, bo chcesz coś znaleźć, chcesz coś poszukać, coś poczuć. Ale żeby pierwszym krokiem do tego, żeby na przykład ograniczyć to uzależnienie od telefonu, jest to, żeby zdać sobie sprawę, co sprawia emocjonalnie na poziomie twojej podświadomości, świadomości, że sięgasz po telefon. I ten moment, kiedy sięgasz, żeby był momentem zastanowienia się, dobra, czy mi to jest w ogóle potrzebne, czy co ja ch czego chcę uniknąć sięgając po telefon. Czy jestem smutny, czy jestem zadowolony, czy potrzebuję bodźca, co się dzieje w tym momencie? I to jest jakby takim pierwszym elementem do tego, żeby w ogóle sobie zmentalizować, dlaczego jesteśmy uzależnieni od tego telefonu. I to było dla mnie takie osobiście takie, hmm, Teraz za każdym razem, kiedy sięgam, to myślę o tym, ej, co się dzieje, nie? Czy jestem znudzony, czy, czy jest mi przykro, czy chcę, nie wiem, się zbiczować innymi fajnymi treściami. Tak. No wydaje mi się, że my po prostu jakby tworzymy taki swój świat w social media. I ja też mam tak, że czasem obserwuję osoby młodsze niż ja, które są twórcami i myślę sobie, hmm, że czasem jak mają te momenty wypalenia, to ja oczywiście nie mówię im tego, ale myślę sobie, że mają te momenty wypalenia, bo to nie są oni. Oni tworzą swój awatar, który jest najbardziej społecznie akceptowalny. I ja nie mówię, że to nie są oni, bo oni nie są prawdziwi. Każdy z nas jakby miał się komuś pokazać w całości... To byśmy się spotkali z brakiem akceptacji. Każdy z nas, no bo każdy z nas ma jakieś swoje wady, ma jakieś kwestie, które robi, jakieś rzeczy, które robi, które są nie do y, zaakceptowania dla niektórych osób, i jakby wyjątkowe osoby nas zaakceptują, takie, tacy, jacy jesteśmy. Wydaje mi się, że po prostu no, sięgamy po ten telefon, no bo tworzymy tam takie swoje ekoświaty, takie ekosystemy, takie mniejsze. Społeczności. No, pomyślmy o tym tak. Niedawno rozmawiałam z koleżanką, dlaczego coraz częściej widzimy taki, dużo takich treści, nie wiem, nawet fałszywych na temat fitnessu, czy nie wiem, influencerek i tego, że poprawiasz sobie usta, czy nie wiem, ciało w jakiś sposób, modyfikujesz filtrami. No i widzimy to, bo kiedyś, y nie wiem, jeśli miałeś jakieś takie skrajne, kontrowersyjne ym, sposoby myślenia, no to byłeś jedną osobą w swojej okolicy. A internet ci dał dostęp do różnych osób, które się z Tobą zgadzają i potwierdzają Twoje myślenie. Ym, więc wydaje mi się, że to jest to, czego szukamy. Szukamy tych, próbujemy dołączyć do tych takich swoich światów. Ja swojego czasu kochałam Simsy. I Kto uważam, że kołał. właśnie. No ale że to, to, to właśnie mi trochę to przypomina, że tak jak w Simsach, też miałam tą rodzinę, która sobie radziła lepiej niż ja sobie radziłam w, <noise> w prawdziwym życiu. I to była rodzina, która była wykreowana przeze mnie. No to podobnie ludzie teraz mają z social media, że możesz być jakąś tam postacią. Ja oczywiście mówię o twórcach, ale nie tylko o twórcach. Ja mówię o tych osobach, które mieszkają w małych miastach, a w internecie znajdują osoby, które je akceptują. Jasne, jasne, bo w dużych miastach łatwo jest się tak jakoś poruszać i odnaleźć, a w tych małych miejscowościach, kiedy jesteś zamknięty na jakiś taki bardzo swój wąski świat, no to rzeczywiście media społecznościowe są tym i tym oknem na świat, więc to nie dziwne też, że tak łatwo się też może zgubić czasami w tym, nie? Rozmawiamy o tej samoakceptacji mm. i o tym, co też nam podsyła, algorytm i tak dalej. I czy na przykład, Twoim zdaniem, osoby, które na przykład promują takie super wyidealizowane ciało, robią krzywdę innym? Bo zastanawiam się nad tym tak, bo jest to pewnego rodzaju rzeczywistość, no bo te osoby rzeczywiście tak na przykład wyglądają, prowadzą taki styl życia, przedstawiają ten styl życia, co jest OK ale z drugiej strony też zaginają w pewien sposób rzeczywistość, bo nie wszyscy tak wyglądają. Tak Więc... i nie, bo ja mam wrażenie, że yy, to jest trochę tak jak yy, widzisz na przykład na opakowaniach yy, tych takich yy, jakby, nazwę to żelkiem, ale to nie jest żelek, nie wiem jak to się nazywa, do prania, tymi podcami. B... Mhm. To <grym> na tym opakowaniu <grym> widzisz żeby yy, napis, żeby ludzie tego nie jedli. Większość z nas wie, wie, że nie powinno tego jeść. I ktoś może powiedzieć, no ale to jest dla dzieci, la la, whatever. Większość z nas, wie, z nas wie, że nie powinniśmy tego jeść. Mm, ja mam też znajomych, który piszą na przykład, że tutaj jest filtr, nie wyglądam tak. Mm -hmm. Bo ona chce tak wyglądać, chce sobie tak, nie wiem, mieć, podoba jej się to, jak wygląda w tym filtrze, ale upewnia się, że widz wie, że, to, że, ta, że tak jest. Mm, z innej strony też myślę sobie, że influencerzy, twórcy to też są ludzie, Um, ale też myślę, że tutaj jest trochę kwestia takiego, niestety nasz świat nie operuje tak, że każdy nam wszystko da. Te duże korporacje tylko nam dadzą to, co prawnie muszą nam dać, żebyśmy mogli funkcjonować, bo im chodzi o hajs. Więc tak naprawdę ta twór, te, ci twórcy, jeśli wchodzisz na profil osoby, która ćwiczy sześć razy dziennie, ona ci powiedziała, ona ci powiedziała, jaki jest koszt tego ciała. Ty po prostu tego nie słuchasz, co zmienia faktu, że um, ja mam większy problem taki z przerabianiem, um, tego, że again, uważam, że to jest taka kwestia, gdzie to, to, to są dwie opcje, czyli opcja tego, że tak, powinniśmy być autentyczni, bo też obserwują nas młodsze osoby, ale nie chcę też nikomu narzucać autentyczności. To też może być bardzo normalne, że ktoś czuje się dobrze w tym, że tworzy treści o sporcie, ale nie chce ci mówić o tym, jaką ma relację ze sobą, bo dla niej to jest, dla, czy dla niego to jest trudny temat. Um, uważam, że taka autentyczność, ale w, jakby w, w takich możliwościach i w tym, ile kto tak naprawdę ma tych zasobów, żeby to robić. E, oczywiście, że jakbyś mi dał teraz jakiś przykład, nie wiem, jakiejś tam skrajnej czegoś tam, no ale ja też zauważam, że często influencerzy i twórcy to są osoby, które też mają dużo kompleksów. No, jakby... no jasne. To są normalni ludzie, to jakby. Wiesz, ale ty... też to są często osoby, które zaczęły od mówienia do swojego telefonu. Jakby. No, to też nie jest zawsze kwestia tego, że o, po prostu chciałem być znany i to i to, tylko też ludzie szukali jakiegoś takiego połączenia z innymi mhm. osobami. Bo ja na przykład myślę, że gdzieś ta zmiana taka prawna też pod kątem tego, jak mają działać media społecznościowe, gdzieś zaczęła się ruszać, bo rzeczywiście myślę, że wszystkie te treści, które są przerabiane, czy photoshopem, czy filtrami i tak dalej, jakby niech sobie każdy to robi, bo to jest pewnego rodzaju wolność, też sposób wyrazu, natomiast moim zdaniem osobistym powinno to być jasne, że na przykład szesnastolatka czy szesnastolatek wie, że to jest przerobione. Nie? Bo to daje ci też to ja odbicie to od tego, nie? I jakby pozwala... No jeśli media społecznościowe są, tak jak sama nazwa jest społecznościowe dla całej społeczności, to powinniśmy też wiedzieć, gdzie są takie granice, jak się w tym poruszamy i mm, bardzo łatwo myślę, że jest wpływać na umysły, zwłaszcza młodych osób, przez media społecznościowe. I tak jak wspomniałaś, co prawda nie jest to związane stricte z ciałem, ale z tym takim patoświatem, który teraz się kreuje za którym stoi mnóstwo pieniędzy, za którym stoi mnóstwo e, tych treści, które są podsyłane wszystkim. Nie, nie ma na tym totalnie kontroli. I jakby ja się zastanawiam, jaki to ma wpływ na to młode społeczeństwo, na młode pokolenie, kim te osoby się staną. No jasne. A nie ma na tym pewno. kontroli. A moim zdaniem powinna być, nie? Jakieś takie filtrowanie tych tak. treści. Wiadomo, że to już zakrawa jakieś takie ograniczenie swobody, ale no, jednak też trzeba gdzieś tak zważyć, po prostu. Nie, ile... ja uważam, że trzeba filtrować te treści. Tym bardziej, że um, bardzo dużo osób teraz by powiedziało, że jak dorosną chcą być influencerami. No, ale czemu? Nie chodzi mi o taki influencing, jaki ja robię. Głównie chodzi mi o, te, o te osoby, które mają dużo auta, szybkie auta out, i tak dalej. No i właśnie, pomimo tego, że te wszystkie takie y, kwestie, do których musisz się przystosować, z tym łokik i tak dalej, czasem to jest naprawdę. Męczące, ale nie męczące, że muszę to robić, tylko męczące, że tak łatwo mogłabym wpaść w jakieś tarapaty. No ale rozumiem, czemu to jest zrobione. No bo inaczej się zachowuje, inaczej się z nastolatek patrzy na kampanię, gdzie mówi, wow, i on ma aut i tam reklama. No tak. Tak. I to albo to... wypożyczone, albo cokolwiek. Albo inaczej też patrzy dziewczyna na make-up, czy to jak, w jaki sposób podkład faktycznie matuje, czy zakrywa. Jak widzi na tym, nie wiem, filtr. No takie rzeczy są ważne, zdecydowanie, ale ja też uważam, że to, są, to jest kwestia wartości, to jest kwestia tego, że zawsze jak pokażesz komuś coś, coś czego nie ma i czego pragnie, to będzie tego chciał. A te osoby, które pokazują właśnie takie kwestie, no to, 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 to jest tak jak celebryci. Jak ja też dorastałam i chciałam być jak ktoś, bo myślałam, że to jest fajne. Um, ale uważam, że ograniczenie. Ja uważam, że dzieci naprawdę tak 12-13 lat. To jest niestety target większości osób, a to są osoby, które naprawdę chłoną jak gąbki. Ja wiem, bo mam sierczynice w tym wieku, ale też robiłam obozy z Agnieszką Grzelak dla młodych osób w tym wieku. I tak jak są cudowne, no naprawdę. Ja kocham z nimi pracować. Kocham i co roku tak się cieszę, że mogę mieć taki wpływ na ludzi, ale mi się wydaje, że po prostu to też jest kwestia rodziców i tego, że proszę, proszę, uważajcie na to, co oglądają wasze dzieci. Bo ja to widzę, ja widzę to w sposób mówienia, no. to, że przekleństwa się stały takie, mm, takie normalizowane i nie zrozumieć źle, jakby ja rozumiem, że ludzie czasem przeklinają, ale jest bardzo konkretny sposób, w jaki 15 latek przeklina, albo 16 latek, mm, albo to, co, czego chłopcy się w ogóle uczą o świecie z tego internetu. no To jest przykre. No bo oczywiście, że oni głównie będą mieli swoich wzorców, innych mężczyzn. A jak ci mężczyźni pokazują, że tak naprawdę każdy facet jest wart tyle, ile, nie wiem, jego najlepsze auto, czy coś takiego. Jest taki chłopak na Instagramie, który mówi o fizjoterapii, i już zapomniałem o się nazywa, ale jest tak cudowny, tak cudowny, tak. Ja na niego patrzę i sobie myślę, hmm. Ja chciałabym, żeby on mówił o różnych rzeczach i po prostu, jakby, nie wiem, pokazywał młodym mężczyznom, jak przechodzić przez świat, bo delikatność, z jaką on mówi. Ja uważam, że każdy młody mężczyzna zasługuje na delikatność, na delikatny przekaz, Właśnie na to, może... żeby ktoś go utulił. Właśnie, bo my, my, mężczyźni, bardzo tego potrzebujemy, tylko nam jest tak się głupio przyznać do tego, bo się wtedy tacy słabi. Też jest y, y, Łukasz. Łukasz y, tak, 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 y, na tak. Instagramie mhm. fantastyczne, również rzuca treści, które są takie przytulające. I ja naprawdę czasem mam ochotę po prostu wziąć tą kamerę i powiedzieć, jakby świat jest wystarczająco trudny przytulmy się po prostu do siebie, przestańmy się tak kłócić o jakieś tam Bóg wie, co, a to jest moim zdaniem największa rzecz, która jest potrzebna młodym osobom. Żeby, okej, okay, jeśli będziesz obserwować te osoby, które robią te szalone rzeczy, znajdź sobie też jakąś komfort osobę. Znajdź sobie też jakąś osobę, która nie tylko Ci sprzedaje cały czas coś, ale chce cię utulić. Chcecie. To nie musi być ja. Ciepłe skarpety, Julia, ona jest cudowna. Znajdź sobie ją, Weronika Bocią, one są cudowne. Znajdź sobie takie osoby, na które po prostu patrzysz, wchodzisz na ten profil i myślisz sobie: Wow, jestem tutaj mile widziana, jestem tutaj mile widziany. No, ja myślę, że w dzisiejszym świecie jest to y, jeszcze może ważniejsze niż tak, jak my dorastaliśmy, y, bo wtedy mieliśmy jakby ludzi dookoła siebie na podwórku, gdziekolwiek był ten kontakt. Teraz no, dużo osób. W wieku, wiesz, 15 wzwyż, ma dużo problemów ze sobą, i jakby, no. Ale też są bardzo samotni. Tak, 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 właśnie, właśnie. Są Możesz z... komuś kiedyś, jakby moim największym yy, zmartwieniem byłoby, że jakbym powiedziała sekret mojej przyjaciół, to na to by wygadała, ale teraz żona mogłaby to wygadać i to wrzucić w internet? No. Ja nie wiem, jak oni sobie z tym radzą. I ja mówię, jako dorosła osoba, że jak ja dostawałam hejt w internecie, ja czułam się okropnie psychicznie. Okropnie i od razu musiałam pójść do terapeutki, bo wiedziałam, że to po prostu, nie widziałam, żeby to się dobrze kończyło, bo tak, to jest internet i ci ludzie ciebie nie znają, ale jak ktoś ci pisze okropne rzeczy, no to jako człowiek, twój mózg nie myśli sobie, o tak, to jest treść z prawdziwego życia, to jest treść z internetu, nie, twój mózg tego nie filtruje, no tak, odczuwa tak. zagrożenie, a dla takich młodych osób, które są w takiej sytuacji, nie wiedzą, gdzie mogą to zabrać, nie wiedzą, co z tym zrobić, to jest okropne. Ja uważam, że jako dorosłe osoby to jest nasza odpowiedzialność, żeby więc brać większą odpowiedzialność z młode osoby. Super, w że to mówisz, super, że to mówisz. A jaki jest twój, jaki jest twój cel, twojego profilu? Tak. Cel mojego profilu hmm, żebyśmy mogli się przytulić wspólnie, ale też żeby ludzie wiedzieli, że to, to, to nie jest takie proste. To nie jest tak, że jest jeden, jedno ciało i to jest to jedno ciało i ta szczupła, wysoka blondynka z niebieskimi oczami. Jak wszyscy tak nie będziemy wyglądać, to po, przeżyliśmy jakąś porażkę. Tylko, że ta szczupła blondynka z niebieskimi oczami też czasem może mieć kompleksy i też może czasem czuć się gorzej ze swoim ciałem. I że nie musisz kochać swojego ciała, ale okazuj temu ciele szacunek. Mm, ale głównie oczywiście, żebyśmy po prostu odczepili się od swoich ciał i od ciał innych. Dajmy sobie życie. A miałabyś jakieś taką, gdybyś na przykład, wyobraź sobie, masz spotkanie 100 młodych dziewczyn, ale też może mężczyzn, chłopców, yy, i masz im przekazać coś, co wiesz, że oni sobie zapamiętają do końca życia i jakby wdrożą to, co byś im powiedziała? To jest zawsze takie trudne pytanie. Bo to jest takie, hmm. co byś powiedziała się do mnie, sobie? Jest bardzo dużo rzeczy. Żeby już zaczęły zbierać na mieszkanie. Oh. Tym bardziej, jeśli mieszkałem w Warszawie. <laughs> <laughs> Powiedziałabym, że. Jest taki, jest taki, może nie cytat, bo ja nawet nie pamiętam dokładnie, kto to powiedział, ale kiedyś ktoś powiedział, że jeszcze nie przeżyłeś swoich najlepszych dni. Jeszcze nie poznałeś wszystkich osób, które będą Cię kochać. Jeszcze nie, nie wiem, nie posmakowałaś najlepszych potraw, jakie posmakujesz w Twoim życiu. I mam wrażenie, że ja jestem bardziej emocjonalną osobą zawsze byłam, i przez to zawsze więcej czułam, więc wiem, jak to jest czuć się samotnym, wiem, jak to jest czuć się um, wyobcowanym i że po prostu nigdy nie będzie lepiej. Dlatego przypominam, że jest tyle najlepszych, tyle najlepszych momentów przed Tobą. I naprawdę to nie są momenty, które, które, w których będziesz myśleć tylko o swoim ciele i tak naprawdę twoje ciało to jest taki po prostu wehikuł, który cię prowadzi przez ten świat. To nie jest twoje największe skupienie i to jest okej, okay, żeby po prostu być neutralnym wobec swojego ciała, a nie je kochać. Ja oczywiście dążę do kochania, ale ja jestem skrajna jak chodzi o miłość, ja kocham kochać. Um, ale to jest ok, żeby po prostu mieć neutralne poczucie wobec swojego ciała i po prostu iść przez świat, jako osoba taka, z jaką się identyfikujesz. Nie czy osoba, nie wiem, która ma sześciopak, czy szczupła, czy gruba, tylko taka osoba, jaką ty się czujesz. Super. Ja myślę, że to jest bardzo fajne zakończenie. Chciałem tak wycisnąć z ciebie. O ostatnią krzywdę. <grych> e, super, bardzo ci dziękuję, Ogi. Że się zgodziłaś ja w ogóle na ten dziękuję. podcast i bardzo mi się dobrze samo rozmawiało. To jest i... pierwszy podcast, który robi robię od bardzo, bardzo dawna, bo miałam długą taką blokadę właśnie po tym, jak mnie e, spotkały przykrości, że miałam takie, nie, teraz jestem obrażona na świat i się do nikogo nie odzywam. Więc bardzo się cieszę, że to jest mój pierwszy podcast. I'm back. A, dobrze. She's back. <laughs> mam nadzieję, że nie będzie złych komentarzy, bo jakby to, co ja usłyszałem od ciebie, ja się tego spodziewałem, ale to, co usłyszałem, jakby face to face z tobą, jakby jest super, naprawdę, i myślę, że to jest bardzo duża wartość i, i bardzo Ci dziękuję. Ja Tobie również. Ogi Ugona. Do zobaczenia. Dziękuję, że wysłuchaliście kolejnego już odcinka najlepszego podcastu ze świata. Za nami już siódma część pierwszego sezonu. Zapraszam do odwiedzania profilu Ogi na Instagramie i do śledzenia jej bardzo mądrych treści. A już teraz zapraszam Was na ósmy odcinek, w którym porozmawiam ze swoim gościem o tym, czy ciężko jest wychowywać dziecko w Polsce, będąc Gruzinką, o tym jak założyć biznes w Warszawie i jak nigdy nie poddać się, tylko przejdzie do celu.